Cześć, bardzo mi miło, że włączyliście kolejny odcinek podcastu Nie Tylko Pytania. Kochani słuchacze, bardzo was zachęcam do zasubskrybowania tego podcastu na YouTubie, jeżeli macie ochotę, albo na innej platformie, na której lubicie słuchać. Dzisiejszą gościnią dzisiejszego podcastu jest Ewa Stasiewicz. Cześć. Prosto z Zielonej Góry, tak? Ty mieszkasz prosto w Zielonej Górze. W Zielonej Górze, no. Słuchaj, Ewa, jak to jest lubić Warszawę? Czy lubię Warszawę? No, chyba lubię Warszawę. Tak mi się fajnie po niej chodzi, że mi się zaczynają sklecać różne miejsca w jedno. W sensie, że mam jakąś tam strefę, gdzie już się poruszam w miarę dobrze, ale doznawam olśnienia, że ona się łączy z drugą w tym miejscu i takie, o kurwa, no super, że rozumiem, że ta mapa się tak jakby scala. A no tak, to ja to do tej pory mam czasami tak? W Warszawie, no. Że tak, aha, że jakby znam to i znam to i to tak naprawdę tak, jest właśnie, 200 metrów od siebie, nie? Że przecież ja tu byłam niedawno, nie? A gdzie najczęściej się poruszasz w Warszawie? Co, samo centrum jakoś? Tam, gdzie jest Chmielna, tam, gdzie jest Nowy Świat. A teraz na Pradze mam mieszkanie i to mi się podoba, bo pierwszy raz byłam na Pradze. A pierwszy raz w ogóle byłaś na Pradze? Mhm. A gdzie na tej Pradze masz to mieszkanie teraz? Przy Szwedzkiej. Czyli cała taka Praga. Nie znam się. No z tego co kojarzę, no tam jest metro, więc może teraz trochę się tam gentryfikuje, ale ogólnie z tego co kojarzę, to Szwedzka to jest ta taka Praga. No przeszłam się dzisiaj rano na spacer i no fajnie. No dziwne. Znaczy fajnie i nie fajnie, bo trudno powiedzieć, kurwa, no. To znaczy, można się zachwycać tym, że to wygląda tak, jak wygląda, a jednocześnie przecież ludzie tam mieszkają, nie? No to wiesz, przestępczość jest tam spora, no, nie? I bieda. Chociaż ludzie, którzy mieszkają na Pradze, zawsze mówią, że to mit, że tam jest niebezpieczne. Mhm. No ale potem ktoś spoza Pragi się pojawi na Pradze i się zaczyna bać w 5 sekund. No. Też to mi się kojarzy, to mój spacer dzisiejszy z Pragą, z taką sytuacją, że słyszałam kiedyś rozmowę dwóch babek w autobusie. I jedna mówiła do drugiej o tym, że była na wycieczce w Brazylii i że zabrali ich na wycieczkę do slumsów i że było tak pięknie, że bieda, wszystko się rozpada, ludzie głodni na ulicach, śmierdzi, nie mają dosłownie nic, no coś wspaniałego, przepiękne zdjęcia porobiłam. I dzisiaj jak robiłam zdjęcia na Pradze właśnie, to mi się przypomniało, że kurwa, jestem tym człowiekiem. Ale obdrapane mury. Tak, prawdziwe życie, nie? O, jaki pan pijany leży no na właśnie, ziemi, nie? Tak? Normalnie, no, tak. No, tak, tak. Gdzie indziej tak nie. A w ogóle no. Polecam ci, a byłaś na Wilanowie? Nie. Oho. No, co tam? Tam masz drugie miejsce na spektrum, w sensie przeciwne, skrajne. Okay. Wilanów, tam jest, jak to się nazywa? Nie osiedle Wilanów, miasteczko Wilanów. Mm-hmm. To już, nie wiem, pewnie z 20 lat ma albo i więcej. Ale tam się czujesz, jakbyś była w Liechtensteinie. Okay. Nie, w sensie tam masz równy asfalt, tam wiesz, domy takie, bloki, ale takie bloki super, sklepy drogie. Tam było kiedyś oburzenie mieszkańców, jak Biedronka się wybudowała. I mieszkańcy się oburzyli, że to jest skandal, nie? No. Tam jest jakaś szkoła, to jest szkoła publiczna i tam na WF-ie gra się w golfa. Okej, okay, rozumiem. Chociaż na tej Pradze też takie były miejsca, gdzie wiesz, ja w sumie miałam dzisiaj nocleg w takim hotelu, że tam szkło i no nie wiem, wiesz, o co mi chodzi. No, Praga. Ja zawsze jak jestem na Pradze, sobie przypominam, że mi ludzie mówią, że tam jest normalnie, Jasiek, o co ci chodzi, bo zawsze jak tam jestem, choćbym, nie wiem, się przesiadał z tramwaju do tramwaju, to spotkam coś dziwnego. Nie wiem, że jakiegoś dziwnego pana, który szlugami jakimiś nielegalnymi handluje z bramy czy coś. No. A ty mieszkasz w Zielonej Górze, nie? Mm-hmm. Tam też jest jakieś takie, nie wiem, gorsze, no, to źle powiedziane, ale taka dzielnica specyficzna, czy nie ma? Nie, czy jakby to powiedział stand-uper, cała Zielona Góra? Nie, no są, wiadomo, jakieś takie miejsca, nie są. No wiedziałabym, gdzie iść i gdzie nie iść w nocy, nie? A wiedziałbyś, jak z tego, jak mówisz, że Chmielna i Nowy Świat. Mhm. Teraz wiedziałbyś, jak pieszo dojść do resortu komedii? Nie. A no właśnie, to jakbyś... Jeszcze mi się to nie połączyło, chociaż jechałam na hulajnodze raz do resortu, więc być może bym dała radę, ale bez mapy to raczej nie? No tak, to pewnie właśnie jak ktoś by cię przeprowadził, to byś się zdziwiła, jak bardzo to się łączy, tak, nie? Bo to jedno tak. Przylega właściwie do drugiego. Ale zdziwiło mnie, że już wiedziałabym, jak dojść z Chmielnej do Indeksu, bo tam nieraz występowałam na open micach, zdarzało mi się i właśnie to było dla mnie takie miejsce, że ono jest gdzieś, po prostu nie wiadomo gdzie i nagle poczułam, aha, kurwa, to by po prostu wystarczyło to skręcić i pójść trochę prosto. Tak, bo to jest chyba tam koło UW, nie? Ten Indeks. Tak. No, to tam taki studencki.
Byłem tam kiedyś na jakiejś bitwie rapowej, jakaś wielka bitwa warszawska. Mhm. Ja byłam dwa razy, bo widziałam kilka. Dwa razy na open micu tam byłam. A jak ci w ogóle jest w Zielonej Górze? Myślałaś o tym, żeby się gdzieś tam, nie wiem, przeprowadzić do większego miasta? Czy ja przyjechałam z mniejszego miasta. No ja wiem, Więc to jest dla mnie duże miasto. Okay. Nie, tak serio, to Zielona Góra jest fajna. Lubię tam mieszkać, bo ona łączy w sobie elementy dużego i małego miasta. Że szybko przejedziesz przez całe miasto, a jednocześnie masz teatr, filharmonię i parę fajnych knajp, nie? Scenę kabaretową. Scenę kabaretową, stand-upową. No dużo scen tam jest. Dużo, kurde, dużo. A, dobra, a tę scenę kabaretową to cię jeszcze zapytam. O Boże, kabarety, tak? Właśnie nie chcę cię za bardzo męczyć, no kabarety, właśnie, bo nie, wszystkie wywiady, które z tobą... Ale to, dobra, to zadam ci od razu to jedno pytanie. Dobrze. Czy scena kabaretowa w Zielonej Górze żyje? Czy umarła całkowicie? Ani to, ani to. Okej. Okay. Może jak jest potrzeba, to... No, ostatnio moi znajomi mieli chyba poligon kabaretowy i myślę, że tam przyszedł full ludzi. Mhm. No ale tak jak kiedyś klub Gęba funkcjonował i były tam kabarety, które co tydzień robiły tam imprezę, to no to w tym sensie nie żyje. Mm-hmm. No tak, to jakby wielkie po prostu buzowanie wszystkiego kiedyś było. To, tak, a teraz to tego już nie ma. Bo tam też w Gębie, ty tam działasz, dobrze kojarzę? Czy to twój mąż, czy już mi się w ogóle wszystko miesza? Wiesz co, no my stamtąd jakby się wywodzimy, nie? I to był klub studencki, do którego można było sobie normalnie przychodzić i tam była scena, co tydzień ileś imprez. Teraz to miejsce jest... tak trochę zamknięte, trochę nie ma kto tam tego robić. Przychodzą studenci, ale nie do końca legalnie i to jest takie trochę zakręcone. Ja tam bywam prawie codziennie w godzinach porannych, bo przychodzę tam do pracy, czyli próbuję tam coś pisać, nie? A, okej. Okay. Więc jestem tam i Janusz też tam przychodzi, ale nie działamy tam jakby w klubie. Okej. Okay. A ten klub to jest też tak otwarty, albo był też, że... To teraz znowu jest otwarty, że studenci wieczorem sobie przychodzą tam, mają potańcówki jakieś, karaoke sobie robią. Okej, czyli tak na piwo też można sobie wpaść. Tam nie ma piwa właśnie. Nie ma, aha, nie ma alkoholu. Ale można przynieść alkohol, o. A, ale to mówię nieoficjalnie. Dobra, wypikamy to. Można przynieść alkohol. No jest to właśnie taki twór trochę się zrobił, bo Gęba jest siedzibą Stowarzyszenia Zielonogórskie Zagłębie Kabaretowe i ja jestem chyba jego członkinią dalej, więc tam przychodzę jak do macierzy, tak? No. No ale tak. Mijam się ze studentami, że oni mnie w ogóle nie znają. Tam dwa dni temu chyba byłam u Władka Sikory pożyczyć aparat fotograficzny i on przychodzi do Gęby dalej na tej imprezy i tak dalej i mówi, że no ci studenci się tam czują jak u siebie w domu już, a ja ich w ogóle nie widzę. Ja tam przychodzę w dzień, a oni przychodzą w nocy i oni sobie nawet nie zdają sprawy z tego, że jest to pokolenie moje, które też się czuje w Gębie jak w domu i moglibyśmy przyjść tam taką, wiesz, większą ekipą i by się kurwa dwie ekipy po prostu zdziwiły, stanęły naprzeciwko siebie, bo każdy by się czuł jak w domu, ale nie zna tam tych drugich totalnie, nie? Tak, no wiesz co, ja czegoś takiego doświadczam w klubie komediowym, no bo klub komediowy w Warszawie, byłaś tam pewnie, nie? Właśnie nie byłam. Nie byłaś, okej. Okay. No to to jest przy Placu Zbawiciela, tam gdzie jest plan B, w takiej piwnicy, taka dziwna bardzo przestrzeń, bo to była jakaś taka piwnica restauracyjna, tam jest jedna duża sala, a potem bardzo dużo małych takich salek, w których są jakieś składziki i kanciapy i tak dalej. I wiesz, ja tam występowałem. Byłem parę razy w tygodniu i też się tam czułem totalnie jak w domu, totalnie wiesz, jak w domu, po prostu z zamkniętymi oczami, jakby światło zgasło, mi się porusza w ogóle na pewniaka. Potem założyliśmy resort komedii, ja zacząłem coraz rzadziej bywać w klubie komediowym i jak teraz czasem jestem, to raz, że dla mnie jest dziwnie, bo coś się zmieniło, to jakieś inne ustawienie, jest jakby coraz bardziej profesjonalnie, coraz bardziej biznesowo to działa jako taka po prostu sprawna firma. Ale też zmieniają się osoby, wiesz, z obsługi, barmani, jakieś wolontariusze, bileterzy, nawet ludzie, którzy grają, wiesz. I jeszcze tak przez rok, jak odszedłem z klubu komendowego, no tam wchodziłem wszyscy, cześć, nie? A teraz wchodzę i jakby oni mnie nie znają, nie? Zupełnie, jest to dziwne, no bo ja się tam czuję trochę jak w domu, no a trochę właśnie. Nie. No właśnie, to właśnie to jest chyba to, no. Dobra, koniec kabaretowego tematu. No to w takim razie bardzo mnie interesuje to, co powiedziałeś, że idziesz sobie pisać. Masz taką rutynę, że codziennie siadasz i piszesz materiał? Staram się. No, staram się codziennie usiąść. Ale nie codziennie nie piszę. Ale staram się otworzyć komputer i dokument tam, który mam. A, tak. Na komputerze piszesz? To tak, na komputerze. No. Mało osób pisze na komputerze. Ja też wolę na komputerze. No, kurde, nie umiem na kartce już. No, ja też nie. Tak. Wiem, a umiesz pisać ręcznie? Nie, nie umiem. Oduczyłam się. Jest mi ciężko. Literki mi się jakoś wymykają spod długopisa. Straszne to jest. No, mi też. Totalnie. Ja jedyne co się podpisuję u kuriera, a tam to wiadomo, że tak robisz szlaczek i tyle. Tak, i jak tak. Mam coś napisać czasem, to... No, dziwne to jest, nie? Ręka odwykła. Tak, tak. No, pamiętam, że kiedyś coś pisałem, chciałem napisać jakieś słowo, które się wielką literą zaczynało, pisanym H. I się zatrzymałem na parę sekund, bo nie pamiętam, jak się pisze H pisane.
Co jest, no ale nie wiem, fajnie jest na komputerze, bo też można edytować, nie? No. Chociaż, a masz na przykład czasem tak, że to się, na przykład masz jakiś żart i uznasz, dobra, ten fragment to jednak do wywalenia. No to kasujesz i masz skasowane, a potem sobie myślisz, kurde, a może jednak... Nie, trzeba... ja właśnie nie kasuję. Mam mnóstwo dokumentów niepokasowanych takich. A, okej. Okay. I później, wiesz, jak przychodzi, że testy są, to ja sięgam po te dokumenty, patrzę, co tu, kurwa, mogę urodzić jeszcze z tego. I niektóre rzeczy ożywają po prostu, bo na jakiś tam ten moment nie mam na nie pomysłu, a później coś się, jakoś klapka otwiera. A masz jakąś taką metodologię pisania, w sensie, że nie wiem, najpierw myślisz nad premisami, potem myślisz... Nie, umiem tego, nie umiem. Czyli po prostu zastanawiasz się, co jest śmieszne? Różne są sposoby. No czasem po prostu zaczynam coś pisać, czasem mam w głowie jakieś przekonanie, chcę o czymś napisać i wtedy próbuję coś napisać. Kurwa, no nie mam takiej metodologii. Nie umiem usiąść i skonstruować sobie żartów. Po prostu niektóre rzeczy czuję, że będą śmieszne, inne nie. Nieraz się dziwię, czemu ludzie się z tego śmieją, nie? W sensie parę rzeczy mam w swoim programie takich, że one są jeden do jeden z mojego życia, ale jak były mówione w tamtej chwili, to nikt się nie śmiał, nie? Tak. Też miałem takie żarty, że dlaczego się z tego śmiejecie, nie? No. To znaczy, wiesz, jakby miałam przeczucie, że to jest śmieszne, bo inaczej bym tego nie próbowała mówić, nie? Jest takie coś, co mówię, że kiedyś powiedziałam do mojego męża, do Janusza, że jestem gruba, nie? A on powiedział, to ćwicz. I ja to mówię na scenie w ten sposób, że on właśnie nie jest taki, jak to się mówi, Boże, nie emocjonalny, tylko empatyczny. Mhm. Że nie jest empatyczny, że jak się pociesza kogoś, kto uważa, że jest gruby, że mówi się po prostu, nie jesteś. Jak ja powiedziałam do mojego męża, że jestem gruba, to on powiedział, to ćwicz, nie? No to jest śmieszne. No i to jest śmieszne, ale w tamtym momencie ja się tylko wkurwiłam, nie? No bo to było śmieszne dlatego, że ciebie męczy, nie? Więc ty jako tam. No. Ale wiesz, z drugiej strony powiedziałam do niego, jesteś śmieszny. I był. A jak masz tę historię, no bo wczoraj byłem na twoim występie właśnie w Resorcie Komedii, tak dlatego pytałem. Kurde, strasznie głupie pytanie, bo nie... Bo ludzie często myślą, że to, co mówi komik w stand-upie, to jest prawda, tak, a to się... nie jest prawda, nie? W sensie Adam Gajda był wczoraj, on ma sporo żartów o swojej żonie i tam potem poznałem tę jego żonę i powiedziałem, no słyszałem dużo żartów o tobie, chociaż wiem tak naprawdę, że one nie były o tobie, nie? Tylko były o postaci żony, ale jak ciebie słuchałem, miałem wrażenie, że tam jest dużo prawdziwych historii, nie? Prawdziwych. No niektóre są troszkę jakby, jak to się mówi, podkoloryzowane, tak? Mm-hmm. Ale niektóre są właśnie jeden do jeden. Tak, i z jakiegoś powodu one jednak są śmieszne. No są też, wiesz, bardzo prawdziwe przez to, że jak ty tam o tych rodzicach mówisz. Mój tata jest inny, ale bardzo inny, ale jednak widzę jakieś rzeczy. Nawet po prostu kojarzę taki typ ojca, nie? I tam się śmieję z tego, czy te sytuacje właśnie dziecięco, małżeńskie, rodzicielskie, nie? Nie będę spoilował, ale jak ty tam mówisz o tym, że podsłuchałaś tam w łazience, czy w drugim pokoju, co córki mówią. Tak, no to prawda. To jest bardzo zabawne. Tak. Też bym walił głową o zlew. Ale w tamtej sytuacji to jakby nie było śmieszne, nie? No właśnie. No bo cierpienie jest śmieszne, może nie? Tak. To wiesz, no. Ja opowiadałem taką rzecz, która dla mnie była potwornie raniąca, a zawsze była totalnie hitem, jak to mówiłem na scenie. Z moją mamą. No. Ja kiedyś schudłem, byłem na diecie, ładnie schudłem. Wszyscy jakby kojarzyłem, jak ludzie na mnie, wiesz, ktoś mnie widział po tym, jak schudłem, ludzie tak mnie patrzyli od stóp do głów i mówili, ale schudłeś. No. I przyszedłem do mojej mamy i moja mama spojrzała na mnie tak od stóp do głów i powiedziała, źle ci w tej fryzurze. I to było strasznie przykre wtedy, nie? No. Ale potem mówiłem, zaraz, jak ja to miałem na scenie, to może jednak będzie śmieszne, nie? No właśnie, to dziwne, nie? Tak. A jak wy się tak dzielicie? Bo jak jedno z was wyjeżdża, to drugie się opiekuje dzieckiem, a jak drugie... Bo może dla słuchaczy, którzy nie wiedzą, twój mąż to Janusz Pietruszka, który też jest komikiem. Tak. Z podobnym backgroundem i podobną rzecz robi, no bo też stand-upuje. Tak. I co, macie taki... No trochę mamy taki... Opiekę naprzemienną? No trochę tak. Kto pierwszy, ten lepszy. Że kto pierwszy zarezerwuje termin, no to jakby ma pierwszeństwo, a ten drugi musi się martwić, co zrobić dzieckiem, jak chce... No nie, znaczy martwimy się oboje, ale ten, który pierwszy zaklepie termin, pojedzie na pewno, nie? No. Że nieraz tam wozimy dzieci do mamy Janusza, albo jak krótka jest jakiś krótki wypad, no to biorę opiekunkę, nie? Bywało też, jak dzieci były młodsze, że po prostu rozdzielaliśmy się z dziećmi. Że zdarzało mi się na przykład mi jechać z małym dzieckiem na występ, nie? To kilka razy w sumie. I co wtedy to małe dziecko było w trakcie występu? No brałam opiekunkę jakąś, nie? No to takie ciężkie, kurczę, bo...
ta opiekunka nie zna się z tym dzieckiem. Dziecko, no czy to nie jest problem? Problem jest w drugą stronę, że dziecko nie wie, z kim zostaje, nie? Tak. No i to było dla mnie takie zawsze stresujące. Pamiętam taką sytuację, że grałam tu właśnie w Warszawie i wynajęłam jakąś dziewczynę tam poleconą. Specjalnie się spotkałyśmy wcześniej, żeby to moje dziecko się jakby tak, wiesz, troszkę oswoiło z tą dziewczyną. Ta mała moja miała wtedy, nie wiem, z rok może. No i tam poszłyśmy na spacer sobie i wiesz, było fajnie i tak dalej. Później zostawiłam je w hotelu na oglądaniu bajki, także moje dziecko jakby spoko, nie? Wiesz, nawet tam nie zauważyło prawie, że wyszłam. Na 3 dni masz. No, zostało. No. I wróciłam i też nic nie było, ta opiekunka wyszła. I jak ona wyszła, to moja Idusia się tak strasznie rozpłakała, tak strasznie, tak z takim... Wiesz, i to było dla mnie tak ciężkie, że no kurwa, no... No. Więc nie jest to takie proste. No nie jest to na pewno proste. A czy jedno z was jeździ częściej niż drugie? Tak, Janusz jeździ częściej. I co? I ty jesteś zła, siedzisz w domu? No i tak, ja jestem ta sfrustrowana. No są dla mnie dwa powody, żeby się frustrować. Jedno, że kurczę, komuś idzie lepiej. Nie, w sensie no tak. Maciek Buchwald i Emi Buchwald. Mhm. Oboje są, kojarzysz ich, nie? Maćka Buchwalda. Maćka kojarzę. No. Mhm. No to Emi, jego żona, jest też reżyserką. Mhm. No i dla mnie to jest, musiałbym, wyobrażam sobie, że to musi być w jakiś sposób dziwne, przynajmniej do przepracowania, jak na przykład jedno z nich, no nie wiem, dostanie nagrodę reżyserską, nie? A oboje startowali w tym samym konkursie. No jest to ciężkie, kurczę, jest to frustrujące. I że Janusz na przykład, jak dzieci były młodsze, to ja szczególnie wtedy siedziałam dużo w chacie, nie? Że on wyjeżdżał i ja wiedziałam, do czego on jedzie, nie? Że pakuje tę walizkę i po prostu, kurę... No, fajne wakacje od rodzicielstwa, no, nie? No, że jedziesz do fajnej pracy, spotkasz się z fajnymi ludźmi, będziesz chodził na imprezy i wrócisz z jebanej i powiesz, że było męcząco, nie? No wiesz, ja nie mam dzieci, ale jak moi znajomi, którzy mają dzieci, opowiadają, to oni zazwyczaj najbardziej tęsknią właśnie za imprezą, wyjściem do klubu ze znajomymi. To jest to, co w sumie masz, jak występujesz, nie? No tak, tak, trochę tak. Super, jeszcze mi się teraz przypomniało, że moja mama zawsze widzi tą stronę Janusza jaką taką bardziej gorszą, nie? Że jak on gdzieś kiedyś, pamiętam, że pojechał na parę dni jakiś festiwal chyba improwizacji i mama mówi, no gdzie jest Janusz? Ja mówię, no że pojechał na parę dni tam, powiedzmy, do Gdańska na festiwal i ona mówi, biedny chłopak, nie? Mówi, że mamo, on jedzie robić coś, co lubi, spotka się z tym ze znajomymi, będzie chlał piwo, ona, no dobra, bo ja tak ze swojej perspektywy to, żeby niby się nie chciało, nie? Ale z kolei jak ja jestem na występie i mama dzwoni i mówię, że jestem w Warszawie na występie, a ona mówi, oj co, Janusz z dziećmi. Że jakby na to nie spojrzeć, on jest ten biedny. No oczywiście, on jest bohaterem. No właśnie. To jest wiadomo, to przecież super motyw, wiesz, ojciec ma, może się bronić, że się nie zajmuje dziećmi, bo przecież chodzi do pracy, nie? Jakiś taki stereotypowy, ale z kolei jak pójdzie z dziećmi na plac zabaw, no to wszystkie panie wzdychają za nim. No tak, tak. To jest przecież klasyka. Słyszałem nawet jakieś, nie wiem, czy to pewnie bardziej legendy miejskie, ale że dosłownie faceci wynajmują, że się pożyczają kogoś dziecko i idą sobie osiedlem, żeby podrywać laskę. No, myślę, że to ściema, brzmi wiarygodny. Nie? Ja wysłałam kiedyś Janusza do spółdzielni, żeby coś załatwił i dałam mu Idusię właśnie, żeby... gładko poszło i rzeczywiście na dziecko po prostu, wiesz. Oj, biedny tata, nie? Prawie jak wdowiec, wiesz o co chodzi. Tak, no bo to się docenia, nie? Ja pamiętam, kiedyś byłem na urodzinach mojego wujka, który był takim wujkiem bardzo stereotypowym. On jeszcze był z innej kultury, więc jeszcze bardziej takiej hierarchicznej, patriarchalnej turbo. I całe życie wszystko żona gotowała, on nic nie robił i ona gotowała dokładnie to, co on kazał robić, swoje narodowe dania. Mm-hmm. Jak mu nie smakowało, to robił awantury. Były jego urodziny i ta żona przygotowała milion dań, ale on zrobił jedno. No i oczywiście wszyscy cały czas o tym jednym daniu mówili i go chwalili. Nie? No, tak jest trochę. Łącznie ze mną, nie? Ja go chwaliłem, potem sobie tak z nas powiem, ej, no zaraz, ale przecież to dzieciana robiła 20 rzeczy, tak, wcale nie gorszy. No, nie? Wiesz, gdyby on jeszcze zrobił coś takiego niesamowitego, nie? Ech. A mnie męczyło dzisiaj, nie wiem czemu, tak szłam ulicą i nagle mi się przypomniało, jak wczoraj na występie, nie wiem czy kojarzysz, jeden pan się oburzył, jak ja mówiłam o tym, że faceci nie przebierają kieluszek, tak, nie? I nie wiem czemu, kurwa, dzisiaj jakoś tak do mnie to przyszło i zaczęłam rozważać, co ja powinnam mu powiedzieć, nie? Że w sensie, że spytałabym go na przykład chętnie, proszę pana, jeśli pan tego słucha, to do pana, czy na przykład umawiał dzieci na szczepienia. Bo ja rozumiem, że tata przewija pieluszki, ale rzadko widzę taką sytuację, że tatuś dzieli się z mamą obowiązkami, wiesz, po połowie takimi z dziećmi związanymi, nie? Wiesz, że to... dobra, przebierają pieluchy, ja nie mówię, że nie, ale to nie jest po połowie, nie?
No zresztą szczerze mówiąc, ex definiciona nie może się podzielić po połowie, bo nie będzie rodził, będzie w ciąży, nie będzie karmił. No tak, więc... tak. Ja tak, ja się zastanawiałem w ogóle, po co ten pan przeszkadza ci w występie, że się... Wczuł się, tak, wczuł się za bardzo, ale też no tam moim zdaniem ja czułam, że za bardzo, wiesz, po prostu czułam, że jakby jest dla niego kontrowersyjnie, że aż musi się odezwać, nie, w obronie. No tak. No tak, ale no nie, ale moim zdaniem dobrze odpowiedziałaś, w sensie, nie wiem, pewnie dałoby się wymyślić jakąś śmieszną, bo tam powiedziałaś, a no dobra, to pan, to tam gratuluję, brawa dla pana, nie, bo w sumie w ten sposób go też uciszyłaś. No tak. Ale no to w ogóle to było dziwne, że wczoraj nagle tak, bo wczoraj publiczność była taka raczej spokojna, nie? Mm-hmm. I że ten pan się nagle tak wyrwał. Mm-hmm. To tak trochę w ogóle nie pasowało do tego czego bym się spodziewał. Tak, tak. A słuchaj, powiedz mi, weź daj mi radę, bo ja nie mam dzieci. No. A fajnie jest mieć dzieci czy nie? Chujowo? Nie, w sumie chyba nie chcę gadać tego dzieci. Tak? Okej, dobra. No, bo to znowu jest druga łatka, nie? Że jedna to kabarety, a drugie to macierzyństwo. Okej. Okay. No. No to kurde, nie będę wiedział znowu. No i wszystkie pytania poszły się jebać. Dobra, to dziękuję bardzo. Było bardzo miło, do widzenia. Nie, spoko. Nie, jeszcze przecież mogę cię zapytać. Nie, dobra, o kabaret Chlynur to już się mieści w ramach kabaretu. O Macutkiewicz cię mogę zapytać, to kolejna spoko, łatka. No, a tak, spoko, no, Macutkiewicz spoko, tak. Bo to właśnie ja w ogóle nie skojarzyłem, że ty jesteś Pauliną Macutkiewicz. Wy być może, słuchacze, też teraz nie wszyscy kojarzycie Paulinę Macutkiewicz, ale gdybyście zobaczyli zdjęcie Pauliny Macutkiewicz, polecam wpisać szybko w Google Paulinę Macutkiewicz, to prawdopodobnie kojarzycie. I to by to jakoś tak wyszło trochę przypadkiem, nie? Że ty to, znaczy, że ty to wrzuciłaś, myślałeś, że będzie w miarę fajne, nie? A poszło totalnym wiralem. Tak, zaskoczyło mnie to mocno, no. Nie sądziłam, że ludzie się dadzą nabrać, że to jest naprawdę, że wydawało mi się, że to widać, że to jest po prostu jakaś impresja, czy jak to się mówi, no nie wiem, na temat, bo akurat były wybory wtedy, pamiętam, samorządowe. Ja miałam taki monolog i postanowiłam go nagrać, żeby tak było w temacie, nie? I jak zobaczyłam te komentarze i ilość tych wyświetleń, to po prostu, no serio, w szoku byłam. No wiesz co, ja byłem jedną z tych osób. Ja, nie to, że ja się byłem, myślałem, że to jest na serio, tylko nie byłem pewien. Mm-hmm, no tak, tak. Bo jak są te wybory samorządowe, to takie zwariowane osoby startują. Wiem. A mi się to wydawało nieprawdopodobne, nie? No i wiesz, gdzie pierdolą takie głupoty, jak to Macutkiewicz, nie? To co tam, jakby też wiesz, on ma ten dziwny, ten kołnierz, taki ten strój dziwny i ten taki dziwny sposób mówienia z tym takim uśmiechem i optymizmem. Jest to bardzo śmieszne. No. Polecam wam bardzo Macutkiewicz, jeżeli nie znacie jakimś cudem. Drodzy kochani, mili słuchacze. Tak, ludzie się nabierali. Ale to, co tam nie pasuje, właśnie to może trochę właśnie to, co najbardziej dla mnie tak, ej, to chyba jednak nie jest prawda, to nie te głupoty, które ona tam gada, tylko ten uśmiech taki, że nie jest taką poważną panią, tylko taką trochę zwariowaną, wiesz. No nie wiem, tak to czułam, tak to robiłam. Nie. Ale świetnie, ja w ogóle nie skojarzyłem, bo ty tak dobrze grasz to, tam nie jesteś specjalnie ucharakteryzowana. Nie. No. Ale ja nie skojarzyłem, że to jesteś ty. Ja dopiero po jakimś czasie ktoś mi powiedział, że to jesteś ty. Ja tak, jak to? I wpisuję sobie zdjęcie Paulina Macutkiewicz. O Boże! Nie? Chociaż tutaj pan za barem mi się spytał, czy to pani Paulina Macutkiewicz, więc coś tam jednak rozpoznają. A zdarzyło ci się, że ktoś cię rozpoznał w sensie i serio myślał, że jesteś Pauliną Macutkiewicz? I rozpoznał i myślał? No dobrze się wie, że tam no, nie. Za pani... Dzień dobry, Paulino. No nie. No, ale to jest w sumie fajne. Znaczy, dla mnie to jest miłe, nie? Że ludzie się nabierali. Że to dla mnie jest takie, wiesz, no miłe. No tak, no znaczy, że to jest dobrze zrobione. No. Tak, też jak... ludzie trafiają na przykład na fanpage. Już teraz mi się to nie zdarza, bo ja go przestałam prowadzić, ale dopóki go prowadziłam, to co jakiś czas się zdarzał ktoś, kto też się nabierał na tą narrację, którą prowadziłam na fanpage'u, nie? Że ja tam piszę, że bynajmniej i używam tego słowa w złym znaczeniu, jako przynajmniej. Mhm. I się zawsze znajdował ktoś, kto, wiesz, mi udowadniał, że... Udowadniał? Dobrze powiedziałam? No, że to słowo się tak nie stosuje, że bynajmniej to jest zaprzeczenie, nie? No, i to było dosyć śmieszne, że lubiłam to. Zwłaszcza, że miałam tam takich fanów na tym fanpage'u, którzy jakby byli za mną i byli w tej bajce, I razem po prostu wsadzaliśmy tego gościa czy tą gościówę na sanki, nie? Że jak to się tak nie mówi, że oczywiście, że się tak mówi, ja tak używam, nie? O Jezu, jakieś tak strollowałem. No. Boże, przypomniałaś mi mój ukochany trolling. No. Wiele lat temu te soczki Kubuś miały konkurs na Facebooku, żeby wymyślić im hasło. Okej. I w komentarzach się wpisywało. I ja tam wpisałem Kubuś smaczny, Kubuś zdrowy, Kubuś prosto od krowy. No i oni, ja tam wpisałem Kubuś prosto od krowy i tam właśnie ludzie zaczęli mówić, że no głupie, przecież to nie jest mleka. I Kubuś mi skomentował, no dziękujemy, ale nasze produkty w ogóle nie mają w sobie mleka.
I ja skomentowałem, ale dlaczego mleka? O co chodzi z mlekiem? Ja nic o mleku nie napisałem. Oni, no ale że prosto od krowy, no to mleko. Nie, i tak się zacząłem z nimi kłócić. I to jest przyjemne w sumie. Tak, 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 tak. A teraz sobie wyobraź, że właśnie ci ludzie popierają w tym, nie? Że no właśnie. To mnie też ktoś zaczął popierać w ogóle w tym momencie, ale a kojarzysz fanpage Wychowany na Trójce? Nie. O Jezu, to jest podobny bardzo case, że też teraz on już to robi trochę w bardziej oczywisty sposób, ale kiedyś też to nie dla wszystkich było jasne, czy to jest żart, czy nie. Mm-hmm. To jest człowiek, który jakby gra taką postać turbofana Trójki. Okay. On nienawidzi rapperów, tylko Pink Floyd. Aha. Jak wiesz, tam, jak Stelmach powie, że całkiem interesujące rzeczy się dzieją w Nowym Roku, to on pisze wielkiego oburzonego posta, że przecież tylko Peter Gabriel i wiesz. I to jest niesamowite. On wszystko wyłapuje, robi strasznie dużo błędów, takim niby młodzieżowym językiem. Jak tylko jesteś po angielsku, to natychmiast tłumaczy na polski, bo tak w Trójce też tłumaczyli. I też momentami ludzie się nabierają i on ma turbo dużo fanów, nie? Którzy właśnie tak jak ty mówisz, wspierają w takich... No, to jest super, to jest bardzo fajne. A teraz fajnie jeszcze popatrzeć, jak ci ludzie, którzy się tam burzą, bo w sumie nie wiem, co nimi kieruje, żeby oni mi to wygadywali, to czy mi Paulinie, nie? Że tak się nie używa tego słowa, czy tam w ogóle, że te zdania są bez sensu, że nie wiem, co nimi kieruje. Ale fajnie popatrzeć, jak oni się już orientują w którymś momencie, co się dalej, bo są różne drogi, nie? I moją ulubioną drogą była taka, że skrucha, w sensie, bardzo przepraszam, rzeczywiście używa się bynajmniej jako przynajmniej, że wiesz, poczuli, że zrobili z siebie durnia, zrozumieli, że są w bajce, ale jakby, wiesz, no wyznali skruchę i weszli też w tę bajkę. O, to super. No, to jest super, bo niektórzy po prostu już znikają, nie? Jak się zorientują, że zostali wsadzeni na sanki, to już ich nie ma, ale jak ktoś tam zostaje, to po prostu, no, miodo, nie? O Jezu, to piękne, że... Oj, przepraszam, dobrze. No, byli tacy, byli. A jak będą wybory jakieś nowe, to wskrzesisz Macutkiewicz, czy już nie? Nie, już nie. Już nie? Już nie, już nie potrafiłabym. W sensie, jak to zaczynałam, to dyskurs polityczny, tak się mówi, nie wyglądał w ten sposób jak dzisiaj, nie? Mimo wszystko, że nie wiem, jakie głupoty musiałabym gadać, żeby się odróżnić od tych, którzy są mówione teraz, nie? Może musiałabyś być, nie wiem, kandydatką, która chce, nie wiem, połączyć PiS i PO z uśmiechem takim naiwnym, nie? Ale to trochę nie byłoby tak do końca w postaci w sumie. No, ale też chyba w którymś momencie trzeba po prostu się pożegnać z tym, nie? Że to spełniło swoją rolę i super. Może będę tęskniła za Pauliną, że mogłabym w nią wskoczyć, wiesz, w każdej chwili. Jest jeszcze jeden inny problem, że mi się marynarka przestała dopinać. Że już tak patrzę na tych ostatnich spotach, że tak rozłazi się na brzuchu i kurwa, nawet ktoś to skomentował, pamiętam, że oj, rozchodzi się ładnie, tam między trzecim a czwartym guzikiem coś tam się dzieje. Jakby to powiedział twój mąż, to ćwicz. No właśnie. A masz jeszcze jakieś takie postaci stworzone, które... Bo to mi się bardzo kojarzy z Andy Kaufmanem, nie? Że trochę nie wiadomo, czy prawda, czy nieprawda, tak, jest cała postać stworzona. Masz jeszcze jakieś takie twory? No, miałam takie. U mnie na kanale była taka Żaneta. Miałam parę filmików. Chyba w końcu usunęłam część tych filmików, ale jakoś mnie to śmieszyło. Mam coś, co nagrywałam z Januszem, moim telewizją osiedlową, co jest bardzo polecam, bo mnie śmieszy. I tam jest postać takiej babeczki, która prowadzi telewizję osiedlową i chyba umiałabym w nią tak wskoczyć jakby na 3-4 i no... A to sobie obczaję, totalnie sobie obczaję, bo nie telewizja osiedlowa przepiękna. Wiem, że to jest głupio mówić o czymś, że to jest moje i mnie to śmieszy, ale mi się to zapomina na przykład na pół roku i ja sobie to włączę i się śmieję sama z tego. Ale głównie to chyba z Janusza, bo on tam jest ze mną. No, z Janusza, tak. A propos telewizji osiedlowej, kojarzysz ten taki teleturniej, też jakiś taki osiedlowy chyba z Poznania, z lat 90. Jakiś Diament, coś tam, jest taki teleturniej, jest na YouTube, kurde, jak on się nazywa. To jest najgorszy teleturniej, który jakby jest bardzo złe prowadzenie. Mm-mm. Jacyś tacy totalnie randomowi, tu jakiś pijak, tu pani z biura, a tutaj uczestnicy. Okay. No. Złe prowadzenie, zła scenografia i zasady, które absolutnie nie mają sensu, są potwornie skomplikowane i to jest już totalnie na serio robione. I w końcu tam jest parę odcinków, ale ja widziałem chyba ten pierwszy i pierwszy odcinek wygrywa facet i jakby ty oglądając to nie wiesz, dlaczego on wygrał. I on nie wie, dlaczego wygrał i jest taki zdziwiony, że jakiś to przechodzi wyżej, bo to wiesz na zasadzie, że jeżeli ty odpowiesz źle, ale dwie osoby ale też odpowiedzą prawda, źle. Tak, tak to jest prawda, to jest, tak, to jest prawdziwe, nie? Jest jakiś absurdalny ten teleturniej. Coś chyba ma z Diamentem w nazwie, już nie pamiętam. Kurde, A za chwilę dalszy ciąg programu, kojarzysz Krąg Obfitości? Bardzo stary, wesoły miech, tak. To... Krąg Obfitości.
To my. Tak, to było wiecznie. No wspaniałe jest. Tak, ja czasem gdzieś, jak jakieś hasło trzeba wpisać, to wpisuję bardzo stary, wesoły Miech. Aha. Albo bardzo stary, wesoły Czech. To... Parę razy to przywołałem. W ogóle jakoś ludzie nie rozpoznają tego. No ja bardzo lubiłam. Za chwilę dalszy ciąg programu. No. A zdarzyło ci się, że ktoś powyżej 70 był na publiczności? Tak, zdarzyło mi się. No. Ciekawe, to ciekawe. Rzeczywiście tak sobie myślałem, że to jest takie, że wyobrażam sobie ludzi 60+, ale powyżej 70 to rzadko. Rzadko, no. Ale moich rodziców sobie nie wyobrażam. Chyba nawet jakby przychodzili ludzie 70-letni na występ, dalej bym ich nie zaprosiła. Ale na YouTubie coś tam widzieli, nie? Widzieli, no i to właśnie Heniu, mój tata, się pytał, czy ja występuję w burdelach. Że się martwi. Trzeba było iść w to, że tak, no. Bynajmniej nie masz gdzie występować. No właśnie. No tak, ja nie lubię pokazywać moim rodzicom moich... Moja mama jakoś się dorwała do podcastu. To już widziałem, nawet gdzieś mi wyskoczyło, że zasubskrybowała na YouTubie. Tak. I bardzo mnie to zmartwiło. Ale jakoś no, podcast jej się podoba, ale jak pokazywałem jej inne rzeczy, to była bardzo niezadowolona. Więc nie mogę. Nie, moi chyba rodzice, znaczy tata głównie uważa, że żenadę robi jakąś, nie? Ale to też jest dziwne, jak z wiekiem poczucie humoru się zmienia, że jak pamiętam, jak oni się zaśmiewali z rejsu na przykład, nie? No a kończą w takim miejscu, gdzie ja się czuję zażenowana, że ich to śmieszy. Jak pamiętam, że gdzieś tam Kiepskich na przykład oglądali, nie? No ale tak się podobno dzieje właśnie, że poczucie humoru nam się zmienia z wiekiem. Tak, zmienia się w ogóle też z upływem czasu, nie? Bo w humorze musi być element zaskoczenia. Więc im więcej rzeczy poznasz, tym bardziej wysublimowane rzeczy cię śmieszą. A jeżeli nie poznasz tych wysublimowanych, no tak by będziecie śmiesz. Ja jakiś czas temu sobie odkopywałem żarty sumeryjskie, starochińskie, Boże, egipskie, tak. I one są... No bardzo nieśmieszne dla nas, nie? No bo to są takie najprostsze rzeczy, że ktoś wstał i się zesrał, nie? Że o, facet miała małego siusiaka. Nie? To znaczy, tylko, że nie wiem, bo z drugiej strony sranie dalej śmieszne. Tylko wiesz, ale w taki sposób najbardziej oczywisty, nie? Ja pamiętam jakiś żart taki średniowieczny i to jakby tam konstrukcja była taka, że wszedł uczeń do klasztoru i puścił bąka, nie? Tylko, że jeżeli nie przeszłeś całej drogi żartu, to jakby to rzeczywiście śmieszy, nie? Jeżeli nie słyszałeś nic bardziej złożonego. Wiesz, ja teraz wszedłem, dodał mnie Mateusz Płocha, znany improwizator. To jest paradoks, znany improwizator. nie, no, scenarzysta też i w ogóle. Do grupki żarty na gronie, chciałem powiedzieć, ale trochę wrażenie jak na jakimś starym gronie. Po prostu taka grupka dla ludzi, tak właśnie 60+, gdzie oni wrzucają po prostu jakieś nawet swoje żarty albo dowcipy piszą. No i to są rzeczy absurdalnie bolesne dla nas, nie? Ale... Z drugiej strony to jest też kwestia trochę, wiesz, estetyki. No bo na przykład pamiętam taki żart, że masz, ktoś pisze, wiesz, dużo tych emotikonek, tych śmiejących się buziek z łezkami, że podobno ma wejść nowa ustawa, każda kobieta będzie miała dwie żony, każda kobieta będzie miała dwóch mężów. To wszystko po to, żeby mogła wiązać koniec z końcem. I ha, 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 buźki, nie? No i jak na to patrzysz, to zdychasz z zażenowania. Tak. Ale prawdopodobnie jak oni patrzą na nasz stand-up, to zdychają z zażenowania. Tak. A ten żart z wiązaniem koniec z końcem, totalnie wyobrażam sobie, że można w jakimś innym słowie gdzieś tam ktoś w stand-upie mógłby powiedzieć, nie? Tak. Więc to jest też kwestia takiej trochę estetyki, nie? Tak jak te wszystkie smaczne kawusi, kiedy one są nieironicznie używane przez starszych ludzi, to... To dla nich z kolei, wiesz, pokaż im jakieś, wiesz, to Zetki wrzucają. Zetki, generacja Z, jeszcze młodsza od milenialsów. Nie? No to jakby to są rzeczy dla mnie, ja już jestem za stary, żeby zrozumieć, co oni tam wrzucają. No i też chyba w tym zawodzie już potem już coraz mniej śmieszy rzeczy, nie? No. Śmieszy cię, jak idziesz na komedię, jakąś na stand-up? Czasami. No. Wczoraj Adam Gajda mnie śmieszył. Tak, ale ja na przykład widziałem, że mnie śmieszą trochę inne rzeczy niż publiczność. No to pewnie, trochę tak, no. Tak, ja mam tak, że pamiętam, że byłem na jakimś nagraniu Czarka Jurkiewicza, jakoś usiadłem w miarę z przodu i mi tak było głupio, bo się nie śmiałem przez cały czas. Ale miałeś chociaż taką pozytywną minę? Bo to jest ważne. Chyba się, jak sobie zdałem sprawę, to się starałem. mi się strasznie podoba, w ogóle mega dobre to było, ale jakby... To chociaż ta pozytywna mina jest wtedy ważna, wiesz, kąciki do góry. Ale, a co cię najbardziej śmieszy teraz, jak masz coś takiego, że to jest, na to pójdziesz albo włączysz i naprawdę się śmiejesz, tak wiesz? Pohamuj entuzjazm ostatnio mnie tak śmieszył. To mi się bardzo podobało, naprawdę. No jest wspaniałe. To jest. A Seinfelda widziałaś?
Tak, widziałam, widziałam. Bardzo lubię Seinfelda, lubiłam Kroniki, ale one mi jakoś przestały śmieszyć, kurczę. Nie wiem czemu, bo już to parę lat temu się w to zagłębiłam i wtedy pokochałam Seinfelda, ale jednak ten entuzjazm no, jest lepszy, dużo lepszy. No tak. To są tak naprawdę w pewnym sensie kolejne sezony Seinfelda, ale inaczej nagrane, inaczej no, zrobione. I ten żart jest taki, kurczę, bardziej cięty, nie? Tak, tak. Że on tak. Się nie boi. Tak. Larry się nie boi tam ostro pojechać. Tak, że on się tam nie boi przeklinać, jest też ta kamera inaczej zrobiona, tam jest bardziej improwizowane, więc widać, że to ta sama osoba stworzyła, ale jest... To... Ja wczoraj wróciłem do domu, jakoś nie mogłem zasnąć, właśnie oglądałem fragmenty Curb Your Enthusiasm i... No, zajebisty, uważam. No, wspaniałe to jest. Mi się bardzo podoba, że on tak bawi się stereotypami też, nie? Że tam był na przykład taki fragment, że czarnoskóry gość i on oczywiście był właśnie taki no, lewy, jakby to powiedzieć, nie? Wiesz, co mi chodzi? Że nie łamie stereotypów, tylko się śmieje z tych stereotypów. Jakby idzie na przekór, nie? Tak, tak, tak. I jeszcze, że ta była... że ta rodzina czarnoskóra, która mu się tam do domu wprowadziła, no. Miała na nazwisko Black. No, tak, tam, tak, I hate the Blacks! No, tak, tak, tak. Tak, no wczoraj też widziałem, jak właśnie Larry David wprowadzał Steve'a Martina do jakiegoś tam Hall of Fame, czy jakaś tam nagroda Twaina, już nie wiem. I po prostu Larry David przez 7 minut opowiada historię, jak tam się spotkał ze Steve'em Martinem, który miał tam pod pachą ukradzioną bagietkę i mówił, chodźmy pobić ludzi, ty głupi Żydzie. Przez 7 minut. No, no, Właśnie, bo Larry ma chyba takie żarty, które ja lubię, jak się żartuje w takim towarzystwie zamkniętym. Tak. Że możesz naprawdę powiedzieć hardkorowe rzeczy, ale ci ludzie, do których to mówisz, wiedzą, że to jest kurwa żart z żartu jakby, nie? Tak, tak, tak. No, tak. A on to robi tak, o, po prostu. Ale też wiesz, że to jest żart z żartu, nie? Bo tam jest ta rzecz, która jest podobna do Seinfelda, czyli że Larry David nie do końca jest pozytywną postacią, nie? W sensie tak główna... No na maksa nie jest. Tak, on się awanturuje, czepiał głupie rzeczy, nie ma racji, nie potrafi odpuścić, nie? Więc przez to masz tą taką ramę, nie? Ale ty sama nie masz jakichś specjalnie takich hardkorowych żartów u siebie w swoim stand-upie. No to o gwałcie parę. Ale to wczoraj mówiłaś o gwałcie? No też. Tak? No. Kurczę, to mi tam wyleciało z głowy. No tam jest taki moment, znaczy no nie wiem, mnie to śmieszy, że... bo to tam mówię a propos wikingów, że mi się wikingowie podobali i podobał jeden wiking szczególnie. I że kobiety, że widziałam kiedyś tego pana Lwa Starowicza, jak opowiada o tym, że kobiety mają fantazję na temat gwałtów i że ja sobie pomyślałam, bo rzeczywiście sobie pomyślałam, że jak gwałciciele to oglądają w więzieniu ten program. To w ogóle nie jest śmieszne, jak teraz. Dobra, nie kończę tego. Przemyśl. Ja pamiętam, moim zdaniem ten żart, coś w nim... W wordingu, to może trzeba go jakoś skrócić? Nie wiem, nie, my no się nie znam. No wczoraj wszedł jakoś specjalnie, ale są takie miejsca, gdzie mówię go właśnie tak i on wchodzi, nie? Aha. Ale mam też taki beat, który jest na YouTubie, który się zaczyna prawie od tego, że myślałam, że zaraz tu przyjdzie gwałciciel i mnie zgwałcił, że byłam w knajpie i zgasło w światło, byłam wtedy w toalecie. I pierwsza moja myśl to była, zaraz tu przyjdzie gwałciciel i mnie zgwałci. Nie śmiesz się, bo to nie jest śmieszne, no ale... To się, wiesz co, prawdopodobnie bym się śmiał, gdybyś to była na scenie, a nie, że ty miałeś... No, ale że to była jakby taka refleksja na temat tej mojej pierwszej myśli, która była rzeczywiście wtedy taka właśnie, tak. Nie? O Jezu. O Jezus, gwałty. Wiesz co, ja wiem, że ja trochę za dużo gadam w tym podcaście, ale powiem ci jeszcze coś. No, prowadziłem kiedyś, wcześniej to prowadziły inne osoby, potem inne, przez moment ja prowadziłem improwizowany stand-up, improv-up w resorcie. Nie, ja jakoś nie umiałem tego zrobić, żeby to fajnie wychodziło. Nie wiem, może to jest kwestia w ogóle formuły, bo jak byli, jakby trochę byli improwizatorzy, trochę stand-uperzy, improwizatorzy zaczynali za bardzo wchodzić w jakieś swoje emocjonalne rzeczy, się robiło ciężko, bo tam jeden był taki wieczór o ojcach, że po prostu wiesz, tam wszyscy traumę mieli, nie? Wiesz, że ludzie się otwierali z jakimiś pojebanymi rzeczami, tak, nie, mojego taty widziałem 2 razy w życiu, nie, dobra, a stand-uperzy z kolei przyzwyczajeni, wiesz, do tej częstotliwości śmiechów, jakich nie mieli, to się stresowali i za wszelką cenę wydobywali ten śmiech. Więc wchodziły wszystkie najgorsze, najbardziej wulgarne rzeczy, takie potworne, wiesz. Pamiętam, że był jeden wieczór, że ludzie się strasznie śmiali, a potem na e-wejściówkach napisali bardzo złe recenzje. I ja to przeczytałem i myślałem, no macie rację. I był taki moment, pod koniec jednego wieczoru, jakaś dziewczyna wstała i poszła do łazienki. I ja wtedy rzuciłem, ej, zróbmy taki żart, że jak ona wróci, to udamy, że nas nie ma w ogóle. I zgaśmy światło, nie? Szybko, wszyscy siedzimy cicho, nie? I zgasło światło, jest absolutnie ciemno w tej sali w resorcie, jest taka cisza totalna, siedzimy.
Żeby ona miała taką niespodziankę, że wchodzi. No i siedzimy, tak siedzimy. No ona tak już trochę dłużej nie wraca niż myśleliśmy. Tak siedzimy, trochę się robi nudno. I w tym momencie, już nie będę z nazwiska wymieniał, który to stand-uper, ale jeden z tych bardziej popularnych i bardziej stand-uperów, który raczej ma żarty w dobrym guście. Mm-hmm. Nagle w tej ciszy czekamy, aż wejdzie ta dziewczyna, rzuca: a jak wejdzie, to ją zgwałćmy. I to było... Mnie to śmieszy. Wiesz co, no to śmieszy teraz jako przykład złego żartu, nie? Ale ja pamiętam, że wtedy jakby mimo zgaszonego światła było poczuć, że wszyscy umarli w środku. Obsługa natychmiast zapaliła światło. I jak już skończyliśmy wieczór, nie? Więc to trochę podobne, nie? Zgasło światło i myśl o zgwałceniu, co swoją drogą nieźle świadczy o naszej kulturze, nie? No tak. No właśnie. Ale mnie to chyba śmieszyło po prostu jako właśnie żart z żartu, nie? Że jak są żarty o kupie, mówione właśnie w takim zamkniętym kręgu, o kupie, ruchaniu czy czymś tam, no to one cię nie śmieszą wprost, tylko jakby na tym drugim poziomie, nie? Tak, tak. Że jakby... są tak złe, a może to właśnie to, o czym mówiłaś. No dobra, wycofuję to. Nie, ale też czasem na drugim poziomie, nie? W sensie, że ja na przykład bardzo, bardzo lubię żarty seksistowskie, takie strasznie seksistowskie, jakby z dwóch powodów, bo niektóre z nich lubię dlatego, że właśnie to jest żart z żartu, że coś tak bezczelnie głupiego, niemoralnego i obrzydliwego i na przykład mam taką znajomą, która mi wysyła takie żarty, albo ja jej, nie? No i się bardzo śmiejemy oboje z tego, po prostu jakie to straszne, nie? No. A czasem, ale to już jest turbo rzadko i dlatego tak to lubię. Raz na parę miesięcy, ja dużo memów przeglądam, raz na parę miesięcy zobaczę mega inteligentnego mema, który jest na przykład bardzo seksistowski, albo nie wiem, bardzo rasistowski, albo bardzo homofobiczny. Ja się z nim totalnie nie zgadzam i w ogóle jest obrzydliwy i bym go nie pokazał publicznie, ale jest super kreatywny. Nie? W sensie jest po prostu tak zajebiście kreatywny i ja to bardzo... Pamiętam, że kiedyś widziałem takiego mema o niskorosłych osobach, który był potworny i absolutnie bym go nie pokazał, ale do tej pory pamiętam jako mistrzostwo kreatywności na trzech różnych poziomach. Wiesz, i no, lubię takie mechanizmy komediowe. No. Czy ciebie też jarają mechanizmy komediowe, czy bardziej śmieszność? Chyba wszystko mnie jara. Mechanizmy, śmieszność, postać, podawanie, sala. Dlaczego w tej sali dzisiaj wszyscy nie zaśmiali się z tego żartu? Przecież jak odsłuchuję nagranie, podawałam to w ten sam sposób. Przecież nie mogą wszystkich tu ludzi tutaj nie śmieszyć właśnie ten żart, nie? Przecież od czego to zależy? No, wszystko mnie jara. Ja w ogóle bardzo lubię analizować. Analiza. No, to jest fascynujące, nie? Masz jakieś takie, że nie wiem, że... A ten, jak nagrywasz obraz, czy tylko dźwięk? Dźwięk. Okej. Okay. Bo czasem może być coś w obrazie, nie? A no właśnie, może być. To się, kurczę, po nosie podrapałaś. Tak, możliwe, no. Albo spojrzałaś w lewo, nie w tę stronę. I mi się wczoraj podobały te momenty, jak tam coś tam odgrywałaś troszkę bardziej. Mm-hmm. Strasznie lubię, jak jest troszkę act-outów w stand-upie. Mm-hmm. Ty jak się odnosisz do act-outów? Nie wiedziałam, czy to jest pytanie, czy tak zagajka taka. No, jak ktoś to dobrze robi, to jest zajebiste, nie? Jak ktoś to potrafi. To bym się nie zgodził. Ja uważam, że jak ktoś to robi źle, to też jest fajne. No, w sumie. Że łatwo się z tobą rozmawia. Nie, ale serio, bo po prostu to ożywia. W sensie... No, ale na przykład wczoraj Adam, nie? Mi się podobało, jak on odgrywa postaci, tak. Bo on robił to jakby źle, w cudzysłowie, tak? Że niewiarygodnie, ale to było śmieszne. Chyba, że to miało być, że dobrze i ja teraz mam jakąś. Nie, no wydaje mi się, nie, bo jak podawał głosy na przykład czyjeś, że... To, w jaki sposób je robił, to było jakby złe, ale jednocześnie śmieszne, nie? No tak, bo nieudane rzeczy są śmieszne, ale też po prostu mi to ożywia. No. W sensie ja zamiast usłyszeć i wtedy ktoś mógłby powiedzieć, że coś tam, wolę usłyszeć. I wtedy ktoś powiedziałby... No tak. To nie, w sumie odwołuję to, nie lubię tego. Ale na przykład Jerry Seinfeld fajnie odgrywa, nie? To on tak lekko to robi, a ktoś dociska, to już tak na mnie traci to urok w sumie. Ale możliwe, że też się mylę. I jak ktoś, teraz sobie przypomnę zaraz, że ktoś zajebiście odgrywa i mocno, i to jest dobre. Szukam przykładu kogoś, kto mocno... Ten, gruby... No, nie lubię go. Iglesias, czy jak mówię? Tak, Iglesias. No, nie, to nie lubię. To jeden nie lubię. Nie lubisz go? To tak, on jest... On jest takim komikiem, że jak ktoś nie zna komedii, to fajny. Tak? A. No, w sensie tak mi się wydaje, że jakby właśnie, nie. Jeżeli widziałeś prawdziwy, dobry stand-up, to już jak ten Iglesias już cię nie rozwali. Nie. Nie zgadzam się z tym. Nie? Nie. No to nie. Dlaczego nie lubisz Iglesiasa? No bo nie wiem, no coś nie lubię. Okej, okay, dobrze. To nie, ale słuchaj, bo poczekaj, bo mi się przypomniało, jak ja wchodziłam w świat stand-upu, nie? No to ja nie oglądałam tego dużo, bo jak zaczynałam, to przecież nie oglądałam tego dużo. I na tamtym poziomie, etapie, już pewne rzeczy mnie śmieszyły, a pewne rzeczy mnie nie śmieszyły. I ten Iglesias, mimo że zaczynałam, nie śmieszył mnie, nie? A Jerry jakoś mnie śmieszył. No to super, to ja kocham Jerry'ego. A kto wiem, jeszcze? Jerry. Jerry! To była piątka, drodzy Państwo.
Stewart Lee mnie na przykład bardzo śmieszy. Kto? Stewart Lee? O, jest no. Taki ktoś? Bo tak, ja ten nazwisk nie pamiętam dobrze, ale no, on jest zajebisty. No, ale to jest taki komik dla komików, nie? W sensie... Możliwe, no możliwe. No, bo... ale jestem w końcu komikiem, na no pewno tak. Śmieszy. A jeszcze na początku tej drogi właśnie mojej wdrażania się w stand-up, to byłam zafascynowana Louis, nie? Że kurwa, popłakałam się ze śmiechu na jakimś tam czymś na początku. No, ale Iglesias nie. Mhm. No, on się tak jakoś zagrywa. Tak, on wszystko zagra zawsze, no. Nie? W sensie... I jak powie, pojechałem samochodem, to powie, pojechałem samochodem, brrr, No, nie, to zło. Ja sobie go obczajałem ostatnio, no. Myślałem, że mi się będzie bardzo nie podobał, a w sumie tak, no okej, no, tak jakby bez problemu wskażę 20 lepszych, nie? No. Nie to, żebym ja tylko skisł. Nie kupuję. A kogo jeszcze lubisz ze stand-uperów zagranicznych, to się ograniczy? Zagrabanicznych? No nie wiem, kurde, teraz się nie przypomnę chyba. Dobra, to czekaj, Norm Macdonald. A, no lubię, ale nie żyje. No, to skreślamy, dobra, skreślamy Norma Macdonald. O, Bill Burr. Ale no Bill Burr, no jakoś spoko. Dziewczyny mi trochę podobają się, ta Eliza. O no. Nie? Ona bardzo dużo gra. Tu dużo się gra, no tak. Można by jej teoretycznie zarzucić, że się zagrywa, nie? Tak. I ciągle robi takiego potworka takiego, nie? Tak. No. Ta tak, Eliza jest spoko. Natasza Leżero, czy coś? O, to nie znam jej. Taka babeczka w ciąży ma special i śmieszna. W ciąży, a śmieszna. Ale ja mam trochę taki problem. To ja wiem, z czego to wynika, nie? Ale uwielbiam, jak kobiety robią stand-up, który nie jest o tym, że są kobietami. Bo jesteś facetem, czy co? Nie, bo po prostu... Na przykład nie lubię, jak, nie wiem, czarnoskóry komik cały czas opowiada, a biali i czarni coś tam. Nie lubię tego, wiesz, jak na przykład pamiętam, że widziałem takiego... niskorosłego jakiegoś komika chyba z Australii. Mm-hmm. I cały czas gadał o tym. I cały czas gadał o tym, że jest niskorosły. Mm-hmm. Tak jakby okej, okay, nie? Mm-hmm. I to jest też takie trochę, wiesz, jakby one, jakby, ja sobie myślę, że one same cały czas o sobie, wiesz, to jest ten problem, że się, jeżeli jest mężczyzna komik, to jest komik. Mm-hmm. Jeżeli jest kobieta komik, to jest kobieta komik. Nie, no, że one same tak o sobie no myślą. No dobra, nie? No ale zobacz, Louis na przykład dużo gadał o dzieciach, nie? I wydaje mi się, że on to tak robił dobrze, że nawet jak się nie ma dzieci, to cię to śmieszy, nie? No tak, tak. No. I ale... że mógłby dla mnie gadać cały czas o dzieciach. Wiem, kogo jeszcze lubię. Białą kiełbasę. Boże, jak on się nazywa? Jim Gaffigan. O, mało jakoś miałem do czynienia z nim, kurczę. Trochę. To jest ten, co kiedyś przed papieżem grał, nie? Tak. Jest mistrzowskie w ogóle. No. On też o jedzeniu dużo mówi. Tak. Ja pamiętam, że kiedyś na rowerze go słuchałem, ale jakoś tak nie zapamiętałem szczególnie. No i on chyba z racji właśnie na tusze, tak? Dużo o tym żarciu gadał i to mnie śmieszyło, chociaż jakby nie znam tych problemów, nie? I tak samo Louis, jak opowiadał o dzieciach, ja chyba zaczynałam go oglądać, to nie miałam dzieci albo tylko połowy z nich. O, to było śmieszne. No to... Co, coś przypomniałeś sobie jakieś... Nie, że powiedziałam to, że miałam ich połowę. Dobra, nie. Po pół córki miałem. Tylko dolne jakby nogi, że, nie? Że wydaje mi się, bo ja cały czas nawiązuję do tego, co powiedziałeś, że być może zajebiście zrobiony stand-up o tym, że kobieta jest kobietą, by cię śmieszył. Może nie trafiłeś na zajebiste. A czy wiesz, one mnie często śmieszą, tylko ja mam coś one, takiego... One, śmiesznie, że to mówisz przy mnie. One. Nie, bo chodziło mi o te stand-upy, nie o te kobiety, nie? Dobra. Że... Nie, jakby nie ma różnicy, czy kobieta, czy mężczyzna, jeżeli chodzi o komedię, tylko jeżeli ktoś jakby cały czas robi o jakby tej jednej swojej cesze, która jest tą cechą mniejszościową, tak, bo kobiety są mniejszością, mimo że formalnie, jakby matematycznie są większością, ale jednak w kulturze patriarchalnej, to dla mnie to jest takie trochę autostygmatyzowanie się w pewnym sensie, tak jakby ile ja już mogę usłyszeć tych żartów o okresie i waginie, nie, w sensie... Tak dużo ich słyszałeś? No, dużo, dużo. No co dużo, ty gadasz, no powiedz mi, wymień mi kurwa trzy. No nie zacytuję powiedz ci żartów. Jeden. nie zacytuję ci żadnego, nie? Ale ta Sara Silverman, czy ta, chyba też żarty kradnie, ta taka blondynka ze Stanów. Emmett Schumer? Schumer, nie? No. Ale na przykład właśnie, ta Eliza, no, tak? No. Ona ma cały czas o tym kobietom, ale robi to tak świetnie, że no, totalnie właśnie, to łykam, no, nie? No czyli co? Ale nie, czekaj to. ale chciałbym usłyszeć o czymś innym. W sensie mam jakby dobre przeceń, jak jakieś stare nagrania tego, co teraz jest TERF-em, Dave'a Chappella. A, no. Słuchałem, to miałem takie, no zajebiste są te żarty, zajebiście napisane, super powiedziane, super, tylko przestań już o tych czarnych gadać. Ja rozumiem. Dla mnie jakby właśnie gadał o czarnych, ale w zajebisty sposób, widocznie nie robi tego zajebiście. No robi, tylko ja mam, ja po prostu myślę o takich nie, rzeczy. Nie, nie robi. no robi, no. Robi, on jest świetnym komikiem. Z wyjątkiem, widziałeś ten jego ostatni program? Tak, widziałam. Ach. Co to znaczyło? Ach. Nie podobało mi się strasznie. Mi też nie, no właśnie. A dlaczego ci się nie podobało? Bo było tendencyjne.
I wyglądało tak dla mnie, jakby sobie konia walił tam na scenie. Że jaki jestem zajebisty, nie? No, tak. W sensie, ja się bardzo nie zgadzałem z tymi poglądami, które on tam głosił, ale jestem w stanie się śmiać ze stand-upu, z którego poglądami się... Na przykład Norm MacDonald, którego kocham. On był takim bardzo... Przepraszam, po prostu żarty o tym, że nie żyje. No, przepraszam. kochałem. No. On był, wiesz, trochę homofobiczny, trochę seksistowski. Mm-hmm. Ja się nie, jakby z jego poglądami nie utożsamiałem, ale... Mm-hmm. Ale miał świetne żarty. Nawet jeżeli jego żart był, nie wiem, jakiś homofobiczny, to był świetnie zrobiony, jakby no okej, doceniam jako żart. Mm-hmm. A te żarty Chappella w tym ostatnim po prostu były leniwe, to po prostu były słabe żarty. No. Ale on jest chyba na takim etapie kariery, że się rozleniwił, bo ma już wyznawców swoich, że oni po prostu jedzą mu z ręki, nie? Że kurwa, trzeba chyba na to uważać, wiesz. To jeszcze nie grozi, ale wiesz, może. No w Polsce też takie sytuacje jakichś bardzo popularnych komików. Jedno nazwisko, które wymieniam w tym podcaście, to oczywiście tak, Rafał Pacześ, ale też inne, których nie wymieniam, też widzę, że pewnie jakby nie byli tak turbo popularni, to by byli lepsi. No, pewnie tak. Że się człowiek chyba rozleniwia, nie? Że to wszystko jest kupowane, więc co nie powiesz jest dobrze, tak? Tak, tak. No. Masz takie, okej, no to spoko. Nie? W sensie jeszcze, że Chappelle to w ogóle teraz trochę wchodzi w też takie trochę nauczanie, takie mówienie, jakieś to nie do końca jest stand-up, więc już w ogóle może powiedzieć, co chce, nie? Bo niekoniecznie oczekujesz, że będzie super puenta za każdym razem. No. Nie, ja byłem zażenowany. Po prostu byłem zażenowany poziomem komediowym i też jakby tym waleniem konia do swojej zajebistości. Robię teraz taką minę oburzoną. To prawda, potwierdzam. A dobra, a z polskich stand-uperów i stand-uperek kogo lubisz? Ja mało ich znam, szczerze mówiąc. I idę po prostu w tych amerykańskich, gdzie oni są, wydaje mi się, już no, tak długo siedzą w tym i pokolenia za sobą mają, które to robiły, że już są level wyżej niż nasi, nie? Ale jakby tak się ten, to no. Przypomnę sobie kogoś. Dobrze. I wiesz co, ja w ogóle mam wrażenie od jakiegoś czasu, że często polski stand-up jest nawet lepszy niż amerykański. Jest oczywiście bardzo dużo bardzo złego, albo dużo takiego sobie średniego, że nie, ktoś, jakiś początkujący komik wrzuca coś i jest to całkiem fajne, ale wiadomo, nie rozwalić te głowy, ale pewnie w ostatnim czasie jakbym miał wymienić specjale, które mi się najbardziej podobały, nie wiem, w ciągu ostatniego pół roku, to chyba byłyby polskie w ogóle. Tak? To jest jeszcze ze 4 lata temu na pewno by czegoś takiego nie było. Nie wiem, Szumowskiego, jak sobie słucham, no to jest genialne. No rzeczywiście, tak? No czy... jest fajne. No jak teraz tak mówisz, to tak, faktycznie. Czy nie wiem, Pontewskiego, czy Zalewa, z wyjątkiem tego ostatniego, co wrzucił w tym kościele. Widziałeś to? Nie widziałeś tego w kościele. Nie, on tam to wrzucił i tam napisał, no słuchajcie, moim zdaniem straszna bomba, ale Sebastian Filipkowski mówi, żebym wrzucał. No i no rzeczywiście trochę tak, bomba. Tak, No Kacpra Rucińskiego dosyć pamiętam, że lubiłam. Dawno go nie widziałam, aczkolwiek pozdrawiam. Ja go nie widziałem na żywo nigdy i widziałem chyba jeden jego program. Jakiś nie był to do końca taki styl, który mnie jara. Nie było to coś, co mi się nie podoba, tylko po prostu... Ale on robi tę świetną rzecz, że robi ten taki bardzo dobry crowdwork na początku, nie? Olki Szczęśniak mi się stand-up podoba. O, no. Że taki mam, że jak na niego patrzę, to jej zazdroszczę. No, ona jest spoko. Też fajne bardzo, też mi się przyjemnie słuchało wywiadów z nią u Gawła, jakoś najbardziej pamiętam. To rzeczywiście jakaś taka fajna energia. W sumie... U każdego coś znajdę, co mogę podziwiać, nie? Jeden ma coś fajnego, drugi coś innego. Może rzadko to się zdarza, że to jest takie combo, ale kurwa, no to się rzadko zdarza po prostu. Tak, ale tak. Jeden jest fajnie bezczelny, drugi fajnie kombinuje, ten ma jakieś tam fajne puenty, ten ma fajny luz na scenie, nie? No jak tak idziesz sobie na występ, no to no, wielu komików mi się podoba pod tym względem, nie? Wybrnęłam? Wybrnęłaś, dobrze. Nie, wiesz, ja sobie zrobiłem szybkie ćwiczenie, czy jest coś u Rafała Paczesia znanego, co go nie lubię. I coś też są rzeczy, które mi się u niego podobają. A czemu tego tak nienawidzisz? Wiesz co, nie, no bo trochę jest dla żartu wymieniam jakby na nazwisko. W ogóle chciałbym... Rafał, jeżeli tego słuchasz, chętnie zrobię z tobą wywiad. No, na pewno słucha. Ale... wiesz co, za to, że... No. Dobra, powiem dlaczego, uwaga, powiem teraz oficjalnie, dlaczego nie lubię stand-upu Rafała Paczesia. I dlaczego też chętnie bym przy okazji pogadał z Rafałem Paczesiem. Też ostatnio parę osób mnie w ogóle pytało, czy bym z nim pogadał. Po pierwsze dlatego, że tam jest bardzo mało żartów, tam jest bardzo dużo energii, a tak naprawdę jest mało rozkmin, albo są jakieś anegdoty... I tak by tam nie ma pomysłów. W sensie, ja uwielbiam w komedii, jak są fajne pomysły. Jakieś takie przekminione rzeczy. Że taki, o wow, nie wpadłem na to. Albo, o kurde, myślałem o tym, a nigdy tego nie nazwałem. Albo jakieś genialne rzeczy. U niego tego nie ma. No.
Drugie, przerost pewności siebie nad jakością, co też fani Rafała Paczesia zauważają. Jak z każdym kolejnym programem komentarze u niego, od jego własnych fanów, są jakby coraz gorsze i oni mówią, że jakby coraz mniej roboty wkłada i jedzie na tej swojej popularności i energii. I rzeczywiście, jak jest ten Rafał Pacześ show, ktoś mi ostatnio podesłał jakiś fragment jakiegoś stand-upu na początek, tam nie było absolutnie nic, tam nie było, poza ogromną pewnością siebie. I to jest taka arogancja. I trzecia rzecz, za po prostu seksizm taki. Seksizm, rasizm, który nie jest właśnie ironiczny, nie jest tylko fajny. Jest taki. Tylko jest taki po prostu wprost. Nie? A, cyganie kradną, kobiety głupie, co te kobietki mają w tych torebkach. I takie, no jednak to po prostu... Ja nie jestem zwolennikiem tego, żeby się jakoś... Jakby ja bardzo dużo komedii pozwalam, mimo że ja sam osobiście jestem zwolennikiem poprawności politycznej, to w komedii niekoniecznie. Bo komedia może... O to chodzi w komedii, żeby nam otwierała głowy i wyskakiwała poza ramy. Ale kiedy to jest po prostu, tam nie ma żartu i po prostu ludzie mają się zaśmiać z tego, że cyganie kradną, to nie wiem, czy on ma dosłownie coś takiego, albo to jest dla mnie przykład. To mam takie, Jezus, no stary, no, żenujące, no. No dobra. Jeżeli, no, nie wiem, śmieszne ma być to, samo to, że ktoś się okazał gejem, no nie. No, no. To nie jest ani kreatywne, ani ma jakiejś ciekawej przekrętki, wiesz, no. No to, ten trzeci zarzut jakby kumam, a te dwa pierwsze, no to wydaje mi się, że to się zdarza i było i będzie. Że w sensie na przykład ten Iglesias cały, o którym gadaliśmy, no że też tam uznaliśmy, że nie ma żartów, co nie? Ale tam jest trochę więcej żartów. To one nie są, ale tam są, wie, tam są przynajmniej struktury żartów. A u Rafała patrzę się na niekoniecznie są struktury. Jest takie gadanie, jakieś anegdoty. No mi się wydaje, że on tam w pewnych kwestiach jest zajebisty, nie? No ja też myślę, ta energia, to co mówię, że mi się nie podoba, jest mega dobra, nie? To, że on sporo odgrywa, w sensie Rafał Paczesz, tak? To jest też bardzo fajne. To, że to, co jest absolutnie najważniejsze, czyli przekonanie, że się jest świetnym, no to jakby to jest najważniejsze, to pokazuje Rafał Paczesz, że można nie mieć wiele więcej, a już na tym zrobić tak dużo. Więc no to jest totalnie najważniejsze, bo kiedyś taki... Open Micer, nie będę tego bardzo wymieniał, ale był taki facet, który był ewidentnie starszy od wszystkich ludzi, którzy chodzą na Open Mic'i. Nie? Siwy taki, jakiś on był na emeryturze czy na rencie. I wychodził, opowiadał jakieś takie historie o teściowej. To nie były żarty moim zdaniem, ukradzione dowcipy z książeczek, tylko to były jego, ale to były takie najbardziej stereotypowe. Absolutnie to nie był dobry materiał. Ale wydaje mi się, że on nie za bardzo znał stand-up i nie miał świadomości, jak złe jest to, co on robi. I był przekonany, że to jest świetne. I totalnie to działało. I ludzie się śmiali cały czas. No bo jakby był pewny siebie. No pytanie, czy to jest grzech, czy nie, ta pewność siebie, nie? Ja myślę, że jeżeli jest nieuzasadniona niczym, to jest to grzech. Ale czy ona jest w przypadku Rafała nieuzasadniona niczym? No... Że jest tam, gdzie jest, nie? No nie wiem. No jest, jest takie zadanie, które kiedyś moim znajomym zleciłem. Napisałem to na Facebooku, że jeżeli ktoś z moich znajomych obejrzy cały puder do cery zimnej, to dostanie ode mnie 50 zł. Bo ja próbowałem. I nie dałem rady. W sensie, pamiętam, że po prostu zaczynałem pod nosem mruczeć, ja pierdolę, bo nic tam nie było. I parę osób się podjęło i nikomu się nie udało. I jak 50 zł jest cały czas u mnie. No, no. Chociaż to przy... Myślę, że w wielu specialach może być ciężkie obejrzeć to do końca, nie? Nie, nie mam żadnego innego przykładu, kiedy to byłoby nie do zrobienia. Może czasem jest na przykład nudne, albo się orientujesz, że wcale nie jest jakieś ciekawe. Ale wiesz. Ale nie, że nie wytrzymujesz. Ja na przykład uwielbiam dla kontrastu. Widziałeś special tego młodego typa z SNL-a? Chyba wiem, o kogo ci chodzi, no. Ten, co chodził z tą... To piosenkarką, to też nie pamiętam, jak się nazywa. No, wiem. Wiem, o kim mówisz, że też nie pamiętam nazwiska. No. On ma super ten special, bo on tam bombi i on to wrzucił. I tam, i jakby jest przez to takie bezpretensjonalne. Nie ma tego właśnie walenia konia, co jest do tego, tylko coś tam gada, tu żart nie wejdzie, tu się ludzie trochę zaśmieją, tu w sumie nie bardzo. I jest właśnie taki, ja to oglądam, wiesz, z luzem i dużo bardziej go polubiłem. No, no. Też wiesz, wydaje mi się, że dużo rzeczy i jakby to powiedzieć, że początkujący komik chyba dąży do tej pewności, nie? Że ona jest wtedy, daje wiarygodność twoim słowom. Więc jakby ciężko znaleźć granicę, gdzie już powinieneś się z tą pewnością siebie zatrzymać. A ty jak byłeś początkującą stand-uperką, bo ty już miałaś doświadczenie sceniczne w innych formach, o tych, co o nich nie możemy rozmawiać. Chciałem powiedzieć, że na K i...
Tych, co twój tata się boi. No, no. Ale no, pewnie już miałaś troszkę, czy miałaś tremę jakby od zera, kiedy zaczynałaś stand-up? No, miałam od zera. Tak? No, dziwne to było. Dziwne, bo ja też występowałam w takich formach monologowych, nie? Że śmiesznych. Że w kabarecie robiłam monologi na przykład. Ale mimo wszystko to było, kurwa, inne. To było inne, bo miałam takie... Jak to się mówi? Że jak tu być sobą i jednocześnie nie być sobą, nie? Mhm. Ale chyba to znalazłam. Zajęło mi to parę lat, ale już chyba wiem. Właśnie chciałbym tę drogę znajdowania siebie. Już masz takie poczucie, że już jesteś sobą. Wczoraj nie miałam taką refleksję właśnie, że ja chyba już to znalazłam. O, super. No, że tak jakoś... No, no, że wiem, że się męczyłam jakby z tym, ze sposobem mówienia, na ile to jestem ja, na ile nie jestem ja, czy ja powinnam być sobą, czy nie powinnam być sobą, nie? Że jednak jest to jakiś twór, jakaś kreacja, tak? Ale udająca ciebie. Tylko na ile, no wiesz, o co chodzi. Tak. A miałaś jakieś ślepe zaułki, że nie wiem, że myślałaś, a teraz będę w ten sposób mówić i się okazywało, że totalnie miałam, nie? Miałam ślepe zaułki, że na przykład stwierdzałam, że a komicy się nie śmieją po swoich żartach, albo w ogóle mało się śmieją, nie? I to jest zajebiste. Ja też nie będę się śmiała. Ale kurwa, ja się śmieję po swoich żartach, to tu słychać, nie? Tak. Więc jak mnie coś śmieszy, to się śmieję. I to chyba jestem bardziej ja niż taka, że na powadze mówić, nie? To znaczy niektóre rzeczy będą fajne na powadze, ale no jakaś tam naturalność moja jest taka, że... Tak, ten śmiech masz też taki... Wczoraj weszłaś, jakoś bardzo szybko, wtedy co mówiliśmy, że, nie wiem, czy też mówiliśmy nagrywając, czy nie, że, no. że wczoraj na scenie coś tam weszła i już nie ma... Tak, coś tam z wodą, jakiś taki był moment niezręczności. Tak, tak. I ty się wtedy zaczęłaś śmiać i to było bardzo fajnie rozładowujące atmosferę tym takim śmiechem takim perlistym, nie? To było właśnie super, a innego komika faktycznie by to pewnie niekoniecznie zadziałało. Ja to się jeszcze, że nie wiem, miałeś na przykład tak, że naoglądałaś się kogoś i chciałaś być jak ten komik albo komiczka? Nie, chyba nie. Nie, okej. Okay. To się zdarza. Oglądałam się i chciałam być zajebiście jak oni, no. Nie, to jest to, jak właśnie zazdroszczę komuś, nie? To jest taka pozytywna zazdrość. Kurwa, ja chodzę na występ i analizuję, no wiesz, co chodzi. Że jak on to zajebiście robi, jak ona to zajebiście robi, jak ona, właśnie ona. Kurczę, jak tak słucham tych różnych podcastów o stand-upie, to strasznie mnie to kuje w uszy, jak to jest męski świat, nie? Że jak rozmawia się właśnie, a jaki komik ci się podoba, nie? No wiem, że to takie słowo może być dwuznaczne, ale to się jakby kieruje te myśli zawsze wokół facetów. Nawet jak spytałeś się mnie, kto się podoba mi jaki komik, to nagle w głowie zaczęłam szukać po facetach, których kojarzę, nie? I dopiero nagle wpadło mi, ej, zaraz, przecież ja lubię Olki stand-up, nie? Ale to była jakby druga taka myśl, nie? Tak. Że mamy to tak wbite w banie, że komik to facet, nie? No to prawda. Na pewno sam też tak robię i ja to, nie lubię tego. No ja to słyszę właśnie w podcastach. Mnie to kuje strasznie po uszach, nie? No to tak, powinienem może bardziej zwracać uwagę na to, bo jest... si. Tak. A to, że jest mniej komiczek, no bo jest liczebnie mniej komiczek, mniej, to z czego to się bierze? Z kultury, moim zdaniem. Z kultury takiej wychowania nas. Że dziewczynka nie jest śmieszna. Dziewczynka w szkole jest fajna, jak jest grzeczna, jak jest pilna. A chłopiec to taki rojber i będzie też spoko, nie? Mi się wydaje, że też to, ja to w improwizacji bardzo widziałem, że facet, jak na przykład ponieważ są emocje na scenie, to się może tarzać, nie wiem, odsłonić, nie wiem, jakiś obleśny brzuch włochaty i spocić włosy, rozwalić i spoko. A dziewczyny właśnie też tak kulturowo gdzieś cały czas, tak, mimo wszystko muszą jakoś ładnie wyglądać, nie? Że te emocje nie mogą sprawić, że będziesz brzydko wyglądała, nie? I że rzeczywiście i na przykład Hurt Luster, improwizowana grupa, nie robi tego, nie? W sensie one, jak jedna je poniesie emocja, to po prostu będą wyglądały emocjonalnie, a nie emocjonalnie i ładnie, nie? No. I myślę, że to ogranicza bardzo. Na przykład z wulgarnością też tak jest, nie? Tak. Że o kobiecie się powie, że jest wulgarna szybko, bardzo szybko, a facetowi wolno dużo, nie? W związku z tym część żartów po prostu ludzi mrozi, jak wychodzi z ust kobiety. Chyba, że robi to zajebiście, no to wtedy jakby się wybacza, ale na takim poziomie powiedzmy, gdzie dwóch komików startuje i jeden jest facetem, a drugi jest kobietą i są oboje wulgarni, to myślę, że babce się bardziej oberwie, nie? Tak. I też bardziej zwrócisz na to uwagę, nie? W sensie, że nawet jeżeli się nie oberwie, nawet może być efekt, że to jest bardziej śmieszne przez to, że to kobieta mówi, bo właśnie bardziej przełamuje jakieś tabu, normy odstaje, ale... I też są trochę takie uprzedzenia, kobiety nie są śmieszne, nie? Tak, no, wiadomo. Maksa, na maksa, no. A skąd to się bierze? To nie może być prawda, nie? Bo zobacz, wśród tych komiczek, które mamy w Polsce, większość jednak zajebiście sobie radzi, nie? A wśród facetów większość sobie nie radzi.
Co nie? Nie pomyślałem o tym, ale no. Faktycznie jest dużo, jakby, no tak, tak. Faktycznie, no. No właśnie. Faktycznie wszystkie komiczki, które znam, no to występują, nie? Mają no. swoje programy, jakby są... A większość z tych, które znasz, zajebiście sprzedaje bilety. Tak, tak, nie? Tak, tak. Czego nie powiesz o większości facetów, którzy są w Polsce i uważają się za komików. Tak, no. Nie, że jak już tam, jak już się babeczka przebije, no to jest zajebista. W ogóle bardzo ci polecam, no Marta z tym nie jeździ, ale nie wiem, będziesz miała okazję w Warszawie zobaczyć, albo jak zacznie z tym jeździć, mm-hmm. co? Marta Iwaszkiewicz, jeżeli tego słuchasz, to jeździ z tym, bo to jest super. Marta Iwaszkiewicz zrobiła program Była Dziewczyna. Mm-hmm. Chyba gdzieś mi się to w necie tak. przewinęło, no. Znowu taka kobieca rzecz bardzo, Była mm-hmm. Dziewczyna, mm-hmm. ale właśnie tak dobrze zrobiona, że w ogóle jakby nie ma tego zgrzytu, że wiesz... Mm-hmm. I jest, no, świetne. W sensie ona po jakieś tam ona mniejszych gra tam programach... jakąś postać? Czy jest sobą? Jest sobą, ale ma dużo act-outów, mm-hmm. ma dużo, jest bardzo gęsty od żartów, jest bardzo śmieszne, a jednocześnie... Ja nie jestem zwolennikiem tego, że tam komedia musi być jakaś mądra i wzruszająca mm-hmm. koniecznie, mm-hmm. ale są to takie 2-3 momenty, kiedy po prostu ludzie mówili potem, wiesz, że mieli łzy w oczach, albo że się popłakali. O Boże. A jednocześnie jest to, wiesz, super śmieszne, nie? No. I po jakichś tam próbach... z takich właśnie występów bardziej w postaci, albo jakichś trochę stand-upowych, bo Marta mm-hmm. złożyła mm-hmm. mega dobrą mm-hmm. rzecz. W sensie absolutnie jedną z najlepszych rzeczy, myślę, jakie widziałem. O. Nie? To dobra recenzja. Tak, tak. To Marta to, faktycznie. To Marta tak jeździ. Nie, wiesz, ona też to grała w miejscu takim bardzo przychylnym dla kobiecych, bo grała w takim trochę klubie queerowym. Nie wiem w sumie, jakby to zażarło, jakby wiesz, mm-hmm. pojechała do jakiejś małej no miejscowości, tak. nie wiem, na wschodzie Polski, ale no świetne to jest, mm-hmm. więc polecam ci to zobaczyć, tak a propos komiczek właśnie. No. O właśnie, czy twoim zdaniem komedia powinna być mądra, czy wystarczy, że jest śmieszna? Wystarczy, że jest śmieszna. Mnie śmieszą żarty o kupie, kurwa, no. A lubisz, jak jest mądra? W sensie jakoś trochę tego szukasz, czy nie? Nie szukam tego. Lubię, doceniam, ale nie szukam tego. Lubię przekminy, że o, tak jest, rzeczywiście. Lubię te takie sprawy, nie? Lubię być zaskakiwana, co wiesz, jak się dużo ogląda rzeczy i długo się siedzi w tym, no to się powiedzmy zdarza rzadziej. Ale nie szukam mądrości. Mi wystarczy się po prostu śmiać, nie? Że idę na Gaffigana i nie spodziewam się, że idę, kurwa, jak to pośmiesznie zabrzmiało, bym chodziła na Jima Gaffigana, ale to jest jedyny komik, kurwa, na którego występie zagraniczny, który, na którym byłam, więc mogę powiedzieć, że idę na Jima Gaffigana, bo był tu w Warszawie i przyjechałam normalnie się go zobaczyć. I jak on grał w tej Warszawie? W sensie miał trochę bardziej wyjebane? I okazało się, że ja nie rozumiem tak dobrze po angielsku. Że nie było... Dlatego tak go lubisz. Tak. Nie, bo zawsze są napisy, a wtedy nie było po prostu. I co, umknęła ci tak, jakaś część tego, co on no tak, mówi? Tak, tak. Że powiedzmy tam jakieś 60%, 70% rozumiałam, ale to nie wystarczy, żeby się zajebiście na tym bawić. Aczkolwiek jakby pasowało mi mimo wszystko, to ja wiem, jak rozumiem po angielsku, więc to nie było coś takiego, że kurwa, wiesz, zaskoczenie, nie rozumieć, nie? No, ja jechałam na niego jakby świadomie, bo bardzo go lubię i chciałam zobaczyć na żywo i znam jego programy, więc no, spoko, no. Rozumiejąc 70% też można się dobrze bawić. A jakie było pytanie? Czy on miał wyjebane? W sensie, czy widać było, że w Polsce gra, to jakby ma to w nosie. A, trochę tak, no. Tak? No to miałam takie wrażenie, że skończył na czymś takim bardzo słabym, że to aż zdziwiło mnie, że tak mi się, tak sobie wyobrażam, że jak komuś nie wchodzi ta ostatnia reakcja, to szuka dalej. Mhm. Że w głowie szybko przelatuje materiał, co tu jeszcze można dodać, albo coś gada. On tak, no i to wszystko, nie? Że tak jakby robił testy przed ważniejszymi wydarzeniami. Ale może to tylko moje wrażenie. Bardzo możliwe, że tak było. Jak Louis C.K. był w Polsce, to też robił testy przed nim. Tak? Aha. On to mówił, nie? Tak? W tym programie. Aha. Też mówił. On w tym swoim programie, który potem wypuścił gdzieś tam, nie na Netflixie, jako z no. własnym tym, to on mówi, że słuchajcie, byłem w takim miejscu, że musiałem grać w Warszawie. On to mówi, nie? O kurwa, no rzeczywiście. Niezbyt to miłe dla nas, ale śmieszne. No. No ale może jak komik jedzie do jakiegoś małego miasta, to też tak ma trochę, no nie wiem. To znaczy może ma, może nie ma, zależy jakie ma podejście. No tak, no pewnie zależy kto i też, wiesz, zależy też może na jakim etapie robienia materiału jest. No właśnie, wiadomo, że zawsze tak, będziesz tak. Ale może się mniej martwisz, nie? Jakby, że w małej mieścińce cię nie pójdzie i no i... No tak, tak. No. I on tak właśnie o Warszawie, że nie pójdzie mi w Warszawie, no i... Tak, nikt się nie dowie nawet. No nie? Właśnie, no. Nikt, kto go zna.
A ile bilety do niego kosztowały, pamiętasz? Nie, nie pamiętam. Ja sobie kiedyś... Ale nie jakoś kosmicznie dużo, okay. Że nie wystraszyłam się tego. Ja pamiętam, że kiedyś sobie obczaiłem, ile kosztują bilety na Seinfelda. No, i ile? Wiesz co, ja nie jestem, jakby, ja pamiętam, ale wydaje mi się, że moja pamięć mnie myli, bo to jest niewiarygodnie dużo. Ja pamiętam, że to było jakieś $600, ale to jakby, jest to niemożliwe, jakby coś mi się musi mieszać, nie, bo... Ale chyba, że nie. Ale pamiętam, że to było tak czy inaczej, było jakoś niesamowicie dużo. Także myślałem, jakoś wtedy też myślałem, żeby do Nowego Jorku i że a przy okazji to sobie na Seinfelda, nie? Bo kocham go, nie? No. Zobaczyłem te ceny i tak, no nie. Nie aż tak. Jakby, okej, nie? Okay, nie? Nie. No, no. Zawsze, że to jest szansa, że się spotka znanego komika, jak się pójdzie na jakiś open mic, nie? Mhm. Posłuchać. A osrałbyś się, jakbyś go zobaczył? No. Chyba tak, i Larry'ego Davida, tak. Nie wiem, czy z jakimś innym. No, może Norma McDonalda, ale już go nie zobaczę, już bo. Nie żyje! Dokładnie. Nie wiem, czy jeszcze bym się ostrał, jakbym kogoś zobaczył z komików. O, Carlosa Mencia bym się ostrał, bo. Kojarzysz Carlosa Mencia? To jest kurde komik, który kradł żarty potwornie. Tak? On się zrobił popularny bardzo w którymś momencie. On wtedy, kiedy w Polsce zaczęło się na YouTubie pojawiać jakieś tłumaczenia stand-upów, dużo jego się pojawiało, dużo ludzi go wtedy poznało, ja też tak jakby poznałem dobrze jego materiał. No i potem się okazało, że on bardzo dużo kradnie, a tak bardzo dużo. I absolutnie jego kariera, wiesz, legła w gruzach, totalnie, nie? Jest po prostu, teraz bym się ostrzał, jest jakby symbolem chujowości i upadku i tego, co jest żenujące. Okay. Więc miałbym, kurwa, ten debil. A ostrałbyś się, jakbyś zobaczył kogoś, kto cię nie śmieszy, ale jest znany? Chyba nie. A Jeselnik cię śmieszy? Tak, śmieszy mnie Jeselnik. On to genialnie robi w tej postaci zimnego psychopata. A ostrałbyś się, jakbyś go zobaczył? Nie. Nie, zagarałbym się. O, Jeselnik, fajnie, nie? Ale na przykład, nie wiem, do Seinfelda, gdybym nie... Wyobrażam sobie, że jestem w do resorta, a przy barze stoi Seinfeld. To bym się bał podejść, albo bym poczuł po prostu z bijącym sercem. A jakby stał Jeselnik, to myślę, że bym powiedział, o, kojarzę cię. Ja to się inaczej jednak. A ciebie śmieszy Jeselnik? Nie, chyba. Może to niepopularne stwierdzenie, ale jakoś niespecjalnie, no. No mnie śmieszy. Znaczy wiesz, on ma też bardzo dokładny schemat na te swoje żarty. No właśnie, i chyba dlatego już mnie nie śmieszy. Ale jednak cały czas to, że on jest, wiesz, że on zaczyna jakimś premisem, setupem, który jest albo typowo stand-upowy, albo po prostu bardzo ciekawym setupem i wie, że on to zmiażdży w puencie, odwróci na najgorszą. Tak. Zresztą mi się kojarzy z tym, że chodzi po scenie, nie? Ja zawsze myślałam, kurwa, nie masz materiału, koleś. Po prostu, wiesz, robi czasówkę, nie? Tymi krokami. Tak. I tymi pauzami, i tym komentarzem, że jest zajebisty. A potem, że gra półtorej godziny. Kurwa, też tak mogę. Nie, ale to żarty żartami, ale to, co na przykład mnie uderzyło, jak oglądałam na Netflixie sobie stand-uperów ich speciale, to, że ci amerykańscy stand-uperzy mają, kurwa, taki luz z tym czasem właśnie, nie? Z ilością reakcji na minutę, że to jest coś, co podziwiam tam, bo tu u nas jest taka jednak sieczka, nie? Czy, nie rób za dużo pauz, miej żarty. Znaczy, no niby o to chodzi, nie? Żeby mieć żarty, ale kurwa, nie na siłę. Wiesz, o co mi chodzi, czy nie? Tak, chyba wiem. No. Jest, jakby, wydaje mi się, że to trochę zawsze jest stand-up, ale w Polsce jest faktycznie, że musi to być, że musisz jakby zacząć. I dlatego wydaje mi się, że może dlatego jest tak dużo tych takich wulgarnych żartów w stand-upie. Wiadomo, że to wejdzie, bo to chcesz zmusić ludzi, po prostu kolanem wepchnąć im śmiech, nie? Że oni mają to rozgrywanie takie dłuższe, nie? Że siedzą sobie na krześle, tu się spojrzy, tu coś, tak sobie gada na luzaku. U nas by chyba tej presji komicy nie wytrzymali, tak mi się wydaje, nie? Chyba, żeby wytrzymali. Nie, wiesz, ja teraz myślę o tym, że być może ci komicy, których my kojarzymy, że tak robią, to są ci komicy, którzy od 30 lat grają i oni przez pierwsze 20 lat robili tak jak w Polsce, a teraz jakby już ludzie tak kochają, że mogą, nie? To jest całkiem możliwe. A nawet jeśli nie oni sami, to pokolenia innych komików robiło tak i dlatego właśnie wydaje mi się, że ta kultura stand-upu tam jest jakby krok dalej, nie? A może nawet 10. No to jest też, wiesz, tak, pamiętam, że jak jeszcze Louis C.K. jeszcze nie było wiadomo, jak jest z bolem, to właśnie ktoś, jakieś rozmawiałem z komikami, ktoś powiedział, a ja bym chciał tak jak Louis C.K. wyjść, jakieś moje przemyślenia na temat życia powiedzieć. I ktoś tej osobie odpowiedział, stary, ale ludzi interesuje, co ma do powiedzenia Louis C.K. i totalnie nie interesuje, co ty masz do powiedzenia. Nie? Więc może on po prostu może sobie, wiesz, bo ja wiem, że jak Louis C.K. zacznie, powiem mi 3 minuty bez niczego śmiesznego, to ja wiem, że tam to będzie dobre, nie? A jakby wyszedł open micer i 3 minuty gadał, co myśli na temat życia, no to dobra, do widzenia.
No bo jednak wymagasz od stand-upu tego, żeby ostatecznie był śmieszny, nie? Tak. No, że nie wystarczy, że słuchali. Chociaż nie wszyscy. Niektórzy wymagają, żeby był prawdziwy na przykład. Mm-hmm. I może być nieśmieszny? Ja uważam, że nie, ale niektórzy jakby... A niektórzy trochę utożsamiają, nie? Na przykład wczoraj podeszła do ciebie osoba przy mnie i powiedziała, że super jej się podobało, że się bardzo śmiała i wszystko było prawdziwe i ze wszystkim się utożsamiała. Ja to odebrałem bardziej jako komplement do jakby szczerości i prawdy, a nie do, wiesz... No że, wiem, że to była ta osoba, to była ta rzecz, której ta osoba szukała. Rozumiem. Tylko, że gdyby to nie było śmieszne, czy to byłoby tak samo kupione, nie? No pewnie nie, no. Pewnie nie. No. Pamiętam, że jak jeszcze byłam w tej dziedzinie kultury i rozrywki na K, nie? To... Kuglarstwo. Tak, kuglarstwo. To któregoś razu, jak byłam w Gębie, był wieczór, tam wiesz, siedzieliśmy ze znajomymi, no bo tam się przychodziło, piło piwo i zjechał ktoś z firmówki, jakiś kawałek, może powiedziałam to. Wypikam. No, kawałek zjechał z firmówki, no i tak wiesz, no jest taka gadka szmatka i jak tam, nie? No i ktoś mówi, i ta osoba powiedziała, że no kiepsko, nie? Ale słuchali, ale przynajmniej słuchali. I ja sobie wtedy pomyślałam, no kurwa, to czyli nie poszło, nie? No umówmy się. Pojechał kawałek na występ i... Cel jest rozśmieszyć. No to trzeba, no nie poszło. Nie wystarczy, że słuchali. No na firmówce czasem wystarczy. To znaczy, można się wybronić tym, albo bo są warunki takie, że tego nie przeskoczysz. Ale cel jest zawsze taki, że ktoś zamawia stand-upera, kabaret czy coś, czy idzie na rozrywkę, żeby się bawić. To nie zawsze się uda i to nie jest wina twoja występującego, bo warunki są niesprzyjające. I ni chuja, kurwa, no nie przebijesz się przez to. I to nie jest twoja wina, ale cel jest zawsze taki sam. Tak mi się wydaje, nie? Wiesz co, ja osobiście chyba jak już gram w firmówkach, już dawno nie grałem, ale to ja mam chyba dwa cele. W sensie mam cel jako artysta, żeby się śmiali, ale mam też cel jako osoba, żeby się nie czuć jak ostatnia sprzedajna szmata. No. Wiesz, grałem takie firmówki, że absolutnie nikt nie słuchał, nie? Ja wiem, tylko że teraz mówimy o dwóch różnych rzeczach, bo ja nie mówię o tym, co ty sobie w głowie robisz, żeby się dobrze czuć, tylko o tym, jaki jest cel tej imprezy. No tak. Nie? Że organizator zakłada, że ty rozbawisz tych ludzi i ty jakby wchodzisz w to, chociaż w głowie masz tą świadomość, że być może to się nie uda. Ale dla organizatora to się powinno udać. On będzie niezadowolony, jeśli nie, to no się tak. Nie uda. Chociaż to nie jest wina występującego, załóżmy, tylko warunków, jakie stworzył organizator. Nie? No tak, chociaż z drugiej strony pewnie najlepszy, gdyby Norm MacDonald, który nie żyje, pojawił się na mojej najgorszej firmówce, to by sprawił, że ludzie by go słuchali, nie? No nie wiem. No ja myślę, że... Al Jager na przykład opowiadał nieraz o tym, że coś tam, że nie szło, że jemu nie szło, nie? Ale wiesz co, ja widziałem, jak to wygląda, jak mu nie idzie. Widziałem, on kiedyś mówił w jakimś wywiadzie, że był na jakimś tam, jakiś late night show któryś tam i on powiedział tam jakieś swoje 5 minut i potem w jakimś wywiadzie mówił, że mu strasznie nie szło, że jest potwornie niezadowolony, że w ogóle reakcje nie takie, że zjebał totalnie. No co odkryłem, znalazłem, wyśledziłem, które to było, obejrzałem sobie. No. Zajebiste to było, totalnie ludzie się śmiali, w ogóle nie wiem, o co mu chodziło. Nie? Więc jak jemu nie idzie, to jest, dobrze, wiesz. Dobrze, tak jak wcześniej mówiłem, że bomba Bartka Zalewskiego z tym, co w tym kościele wrzucił, to chciałbym kiedyś mieć taką bombę, nie? Chciałbym, żeby się ludzie aż tak mocno śmiali, nie? No ale co, nie zgodzisz się ze mną, że celem jakby jest to? Nie, no jest, zgodzę się, tak, może to jest jakiś mechanizm obronny, żeby powiedzieć, no, ale jednak było, tak, no. Nie, no wiadomo, że to jest jakieś takie, ja nie chcę tego brzydko powiedzieć, prostytucja, nie? Że jakby idziesz na coś i wiesz, że nie dasz tego, nie? Ale po prostu idziesz i zarabiasz tam pieniądze. Tak, za właśnie takie upokorzenie się nawet, nie? Czasem, no pamiętam, że kiedyś jeszcze wzięliśmy jakąś, dużo osób grało, zrobiliśmy... Jakieś mało pieniędzy, to byśmy tam po 400 zł na głowę w ogóle wyszło, nie? Po prostu żenada. I to było miejsce, mieliśmy tam te mikrofony, jak one, Jezus, powinienem wiedzieć, bo prowadzę podcast. O, pojemnościowe, czyli te, które nie zbierają tylko tego, co idzie do słuchaczy. To nie są te mikrofony, które zbierają tylko to, co jest blisko mikrofonu, tak jak te, które mamy w podcaście, tylko takie, które zbierają całe otoczenie, takie, które po prostu mają zebrać to, co tam się dzieje na scenie. I... Więc nie ma ich się przy ustach, bo one tak czy inaczej zbiorą to, co się, to się dzieje na scenie. I to była taka scena z barem, ludzie zaczęli już pić piwo, jakieś alkohol. Pamiętam, że piwo wszędzie było na tym. Mm-hmm. Ludzie byli pijani, jak my weszliśmy, był hałas, było mnóstwo ludzi, był taki hałas jak w jakiejś hali targowej. Mm-hmm. My weszliśmy, zaczęliśmy grać i absolutnie mnóstwo, tam było kilkaset osób. Nikt, ani jedna osoba na nas nie patrzyła i my, żeby jakkolwiek... do ich uwagę ściągnąć. Braliśmy te mikrofony, które zbierały dźwięk z całej sceny i krzyczeliśmy bezpośrednio do tych mikrofonów, żeby one w ogóle bym się jakkolwiek przebić przez ten hałas. I nikt tam, pamiętam, że jedna z osób, to było impro, że jedna z osób, która
że w ogóle zaczęliśmy jakieś, wiesz, żarty o teściowych sadzić, żeby jakieś najgorsze rzeczy, nie? Żeby cokolwiek ich tam poruszyć. Jedna z osób, która tam występowała, się w ogóle wyłączyła i stała z boku z takimi oczami przed siebie i w ogóle nie grała. I wiesz, i zeszliśmy z tego, jeszcze takie zarobiliśmy tam po 400 tam złotych na osobę i naprawdę się czuliśmy, no, źle, nie? Po prostu tak to psychicznie źle, bo to jesteśmy, no... to nie było to fajne. No, rozumiem. No to jest taki dylemat, nie? Czy godzić się na coś, co widzisz, że to może nie mieć szans, nie? Ktoś ci daje za to pieniądze i ty się godzisz i się nie udaje. No tak, i no tak czułeś, że się nie uda. No tak, że zależy jakie pieniądze w sumie i na ile to jest wina tej osoby, nie? No i czy to jest kurestwo. Tak, no tak. Czy gdzieś tam to wyczujesz, czy to jest... Bo jak sprzedajesz się po prostu za kasę, to może to po prostu jest kurestwo. Że wiesz, że się nie uda rozbawić, ale jest duży hajs, nie? No tak, ale obecnie przecież nie mówi się o kurestwie, tylko o sex workingu, no dobrze, i że właśnie. Nie jest taki zły, więc być ja może... Ja chciałam po prostu to powiedzieć, to słowo. Ale coś mi się przypomniało teraz, że pytałam się mojej córki, jak tam w szkole, i ona mówi, a wiesz, tam chciałam się koleżanka ze mną pobawić w chowanego, mi się nie chciało, i ona powiedziała, że da mi 2 złote, żebym się pobawiła, nie? I ja mówię, że Lucja, nie bierz pieniędzy za takie rzeczy, nie? I później opowiadam to Januszowi, on mówi, że no zobacz, no daje rozrywkę za pieniądze, jak my, nie? 2 złote, żeby się bawić w chowanego. No dostarczyła rozrywki koleżance za pieniądze, no tak jak ja. No, no tak, to w genach to ma. A słuchaj, właśnie, a tak w takim życiu ty też jesteś, nie wiem, wśród znajomych śmieszkiem, tak? Śmieszką? No nie wiem, teraz jesteśmy. No tak, nawet jak teraz podcast, ludzie nas słuchają, bo jesteśmy komikami, ale nie wiem. Czy jak byłaś młodsza, nie wiem, w klasie? Nie, zależy takich znajomych. No, ja chyba smęcę dosyć czasami. Tak? Zależy, po prostu. Czasem ja lubię się śmiać, lubię mieć dobry humor, ale często go też nie mam i mam takie koleżanki, z którymi po prostu mówię, jak jest chujowo i wszystko jest źle i źle. No i tak marudzicie, tak się pogrążacie w tym. No, jest fajnie. I od razu nam lepiej. No to dobrze, tak, bo to są 2 rodzaje marudzenia, takie, po których humor się pogarsza, albo takie... Ja w sobie lubię, jak ludzie mówią, że jest źle, że wtedy mi się wydają autentyczni, że zawsze mam taki ostrożny stosunek do tych, którzy mówią, że jest fajnie, świetnie, wszystko się układa. Jakieś masz takie podejrzenia. Tak, albo ktoś taki super przychylny i tak super szybko łapiesz z nim zajebisty kontakt. Tak. No nie, trochę straszne. Że jak chcesz kupić moje serce, to powiedz, że jest chujowo, nie? Dobrze. W to uwierzę. A sam humor jest dla ciebie jakąś taką tarczą przed światem, jakimś takim mechanizmem obronnym? Teraz sobie myślę o tym, że czy nie jest jakieś terapeutyczne wychodzenie na scenę i gadanie o tym, co ja właśnie o czym mówię, nie? Bo w sumie mówię o swoim życiu, o problemach i jest śmiesznie. Czy to nie jest właśnie jakaś taka tarcza, nie? Że rozładowujesz to napięcie. No coś w tym jest. No tak, bo jak myślę o twoim wczorajszym występie, no. Miałeś taki duży segment o rodzicach. No, no to są zazwyczaj psychologicznie trudne właśnie, rzeczy. No właśnie. A opowiada się na śmiesznie, więc jakby ramowali, że to nie jest straszne, tylko śmieszne. No właśnie. A momentami te rzeczy były nieprzyjemne tak naprawdę. To... I w życiu nie były przyjemne, nie? Jak się działy, no właśnie. Tak, jak tam piszesz, nie wiem, jak tam maila od taty dostałeś. Myślę, że tam dużo prawdy było w tym. W tym... No był 1:1 w sumie. No właśnie, nie? No to jakby to... No to nie byłoby to przyjemne, nie? No czy tak jak to mówisz, że nie wiem, że o, czuję, że przytyłam, to ćwicz. To, nie? Ale tak. Możesz to nazwać na śmiesznie, nie? Bo potem masz ten segment o dzieciach, tam też nie wszystko przyjemne, masz segment jakby o jakiś tam z mężem, też właśnie te rzeczy są śmieszne na scenie, ale może są taką Ja też mam taki humor w życiu prywatnym, dosyć ironiczny, lubię sobie dawać, tak się wychowałam w takim domu, że dawaliśmy sobie szpileczki, nie? Na śmiesznie. I ja jestem dosyć gruboskórna pod tym względem i czasem nie czuję i żartuję tak między ludźmi, tak jak tutaj parę razy zażartowałam i się pomyślałam sobie, czy nie za mocno, nie? Że tam, że nie żyje ten czy coś. A nie, ja nie że mnie to nie jakby, no... Ja czuję w tym dystans i tak dalej. I w życiu codziennym chyba sobie tak właśnie pomagam jakąś ironią, sarkazmem. Lubię ten typ humoru, nie? No, ale doskonale cię rozumiem, że jakby... Że ty rozumiesz, że to się z żartem i że nie trzeba, i że można mieć dystans. I mi się też zdarza czasem jakby przesadzić, że nagle ktoś patrzy, że... No, dobra, wiesz, to był żart, no Jezu, jakby no to... Czeka, nie szanuję Norma McDonalda, bo powtarzam to, że on nie żyje, no nie. No właśnie, nie. Ale to można robić tylko moim zdaniem w kręgu swoich znajomych, takich, którym ufasz i wszyscy w pokoju wiedzą, że to są żarty z żartów, nie? I dlatego też nie lubię pewnego typu humoru, bo ludzie nie wiedzą, że ty masz dystans do tej sprawy. Że jak masz humor seksistowski, a później mówisz, że ty tak w życiu prywatnym taki nie jesteś, to ale ludzie tego nie wiedzą.
A ja lubię taki sposób żartowania hardkorowy, tylko między ludźmi, którzy kumają tę bazę, nie? Tak, tak, tak. Że najhardkorowsze żarty ja sadzę do Janusza, a Janusz do mnie na przykład o naszych dzieciach, nie? Nie cytuj może no, lepiej. No nie, nie będę, nie zamierzam, no bo no właśnie, ale to tylko my wiemy, że na co możemy sobie, jak bardzo możemy kurwa pojechać, nie? Tak, tak. No, no rzeczywiście, tak wyobrażam sobie, że hardkorowe, seksistowskie, antykobiece żarty na przykład mogłaby opowiadać kobieta, bo wtedy byśmy wiedzieli, że one nie są na serio, nie? Mhm. Mężczyzna trudno byłoby no to właśnie, zrobić, żeby to powiedział. No. No. I dlatego to jest taki stały dylemat, nie? Czy w komedii naprawdę można żartować ze wszystkiego? Moim zdaniem trudno jest z góry powiedzieć, że nie można, bo pewnie zawsze da się zrobić super żart. No właśnie, no, jest to ciężkie, nie? Że mi w takim zwykłym życiu ciężko jest słuchać seksistowskich, homofobicznych żartów, nie? Że mi się wydaje, że dopóki ludzie nie wiedzą, że ty masz do tego dystans, że myślisz inaczej, to odbierają to wprost i to nie jest dobre, nie? Tak. To nasz obojga serdeczny przyjaciel Gaweł Feliga, stand-uper i autor podcastu Nagrałeś, to który polecamy. Pozdrawiam. Zresztą będzie tam też odcinek z Ewą. Tak. Jak Ewa jest w Warszawie, to po prostu wszyscy się rzucamy na rozmowy z Ewą. Ale Gaweł, pamiętam, że on w tym swoim podcaście mówił, że miał kiedyś jakiś taki bit o czarnoskórych, o rasizmie i ludzie się tam śmiali i on przestał to mówić, bo nie był pewny, na którym poziomie oni się śmieją. No nie? Właśnie, no tak, 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 to jest to. No, to jest właśnie to. No to jest smutne. No dobra, Ewa, słuchaj, to bardzo dziękuję za rozmowę w takim razie. Mamy akurat półtorej godziny. Bardzo dziękuję. Fajnie się rozmawiało. Piona. Niech żyje Seinfeld. Niech żyje Seinfeld, tak jest. I zapraszamy do Warszawy. Dziękujemy. No i wam, drodzy słuchacze, też bardzo dziękuję za słuchanie. Ja tylko jeszcze coś powiem. No powiedz, tak? Bo zaobserwowałam taką fajną rzecz, bo wy tego nie widzicie, drodzy słuchacze, ale jak Jasiek się zwraca bezpośrednio do was, to kieruję wtedy spojrzenie na mikrofon, jakbyście tam byli. To jest bardzo śmieszne, bo kilka razy dzisiaj powiedziałeś, drodzy słuchacze, i wtedy robiłeś tak, że tak jakby oni tam siedzieli. I to jest to przeurocze. Prawda. Tak, tak robię, rzeczywiście. To nie tylko dzisiaj, ale tak. Jakby, uwaga, teraz mówię do ciebie, a teraz mówię do słuchaczy. Tak, i patrzę tak w przestrzeń. No tak, właśnie, tak, tak. Jesteście, dla mnie jesteście schowani w mikrofonie. No właśnie. W tej chwili. Tak jest. Więc słuchacze, dziękuję wam. Subskrybujcie na YouTubie! Pa. Pa.